Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Jest 14 dzień sierpnia, wczesne popołudnie, a Cicha 6 znów wypełnia się kibicami. Przed nami relacja radiowa z meczu trzeciej kolejki e-winner ligi, w którym Ruch Chorzów będzie podejmować GKS Bełchatów. Dobrego znajomego, z którym najczęściej przychodziło mu mierzyć się jednak na wyższych poziomach, ale takie są obecne realia i trzeba się do nich dostosować. Witam serdecznie Maciej Wojciechowski, zapraszam do spędzenia ze mną najbliższych kilkudziesięciu minut, no grubo co najmniej dziewięćdziesięciu z okładem i miejmy nadzieję, że emocji w tym spotkaniu nie zabraknie. Wszyscy ci, którzy nie mogli z różnych przyczyn wybrać się dzisiaj na cichą, mają od naszego klubu dzisiaj taki oto przekaz radiowy, który jest już zresztą w tym sezonie stałym elementem każdego spotkania. Żeby nie przedłużać, myślę, że pora zacząć od przedstawienia składów, w jakich obie jedenastki rozpoczną dzisiejsze zawody. Mamy już je dostępne, a więc zaczniemy jak zwykle od zespołu Gości, tak jak się to przyjęło robić w bramce zespołu z Bełchatowa, zobaczymy dzisiaj występującego z numerem 22 Kevina Komara. Jeśli chodzi o linię obrony, od prawej strony numer 77 Mateusz Gancarczyk, 37 Martin Klabnik, 6 Adam Dobosz i lewy obrońca Mateusz Szymorek. Dwóch wycofanych środkowych pomocników to numer 9 Waldemar Gancarczyk, numer 23 Michał Graczyk. Przed nimi ten najwyżej wysunięty ze środkowych pomocników z. 8 Artur Golański, prawe skrzydło zarezerwowane dzisiaj dla grającego z numerem 11 Szymona Sołtysińskiego, a 7 dla Demiana. Warneckiego. Ostatnim piłkarzem, tym najbardziej wysuniętym napastnikiem ekipy brunatnych, z numerem 10 Dawid Flaszka. No i niebiescy. Niebiescy w takim samym zestawieniu jak przed sześcioma dniami w Lublinie, a więc w myśl przysłowia, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Trener Jarosław Skrobacz postawił na te same nazwiska, mianowicie w bramce z numerem 82 Jakub Bielecki. Trójka środkowych obrońców od prawej strony Konrad Kasolik z dwójką, Filip Nawrocki z numerem 90. Oraz z 73 Bartłomiej Kulejewski. Prawym wahadłowym jest numer 5 Tomasz Wójtowicz. Obok niego w drugiej linii, w środkowej jego, jej strefie numer 99 Tomasz Neugebauer. 8 Michał Mokrzycki i 7 lewe wahadło Przemysław Szkatuła. Przed tą czwórką dwóch ofensywnie usposobionych, doświadczonych środkowych pomocników z dziesiątką kapitan drużyny Tomasz Foszmańczyk i z numerem 14 Łukasz Janoszka. I na szpicy najbardziej Wysunięty do czego się już w tym sezonie zdążyliśmy przyzwyczaić: numer 95 Daniel Szczepan. Szybciutko jeszcze ławka rezerwowych obu drużyn, obu ekip. Jeżeli chodzi o gości, numer 25 rezerwowy Golkiper Leonid Ostenaczynko, no i w polu z 17 Marcin Ryszka z numerem 19 Mateusz Mikulski, z 20 Oskar Przywara, numer 29 Kamil Mizera, 31 po raz pierwszy w składzie drużyny z Bełchatowa napastnik Jewgien Radionow numer 50 Jakub Jemiarka 69 Kajetan Kunka i 72 Adrian Bielka bardzo duża liczba piłkarzy tak zwanych młodzieżowców w składzie GKS-u Bełchatów, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę, no to tutaj nie ma ich oczywiście bardzo wielu natomiast bardzo zacna bardzo szeroka liczba piłkarzy właśnie urodzonych w roku 2001 lub młodszych znalazła się na ławce rezerwowych Bełchatowskiego Klubu, a więc ten skład. Trenera Patryka Rachwała, bo to ten jegomość jest opiekunem Bełchatowian. Od nowego sezonu postawił ten skład, został uzupełniony właśnie zawodnikami młodzieżowymi. Jeśli chodzi o to, co w odwodzie będzie mieć dzisiaj trener Jarosław Skrobacz, to jest to dziewiątka dobrze nam znanych zawodników. Już rezerwowym Bramkarz z numerem 21 Maciej Styrczula, z czwórką Tomasz Dyr, dziewiątka Michał Biskup, 11 Piotr Wyroba, 15 Marcin Kowalski, 18 Kacper Będzieszak, numer 20 Jakub Siwek, 30 Filip Żagiel i 97 Piotr Kwaśniewski, a więc ta dwudziestka meczowa nie zmienia się. Trener Jarosław Skrowacz mówił na przedmeczowym briefingu, że kilku zawodników z jego żelaznej jedenastki narzeka na drobne problemy zdrowotne. Mikrourazy po spotkaniu w Lublinie bardzo szczęśliwym, jeżeli chodzi o jego zakończenie dla, dla ruchu. No ale niepewna była, niepewne było to. Czy, zespołowi, czy zespół Ruchu Chorzów, czy Tenerowi jego, czyli Jarosławowi Skrobaczowi uda się tak zestawić zespół, aby ci najlepsi zagrali. Okazuje się, że tak, że wszyscy ci, którzy wybiegli od początku w spotkaniu w Lublinie są dzisiaj dostępni, a więc ta dwudziestka wygląda tak samo. Natomiast jak będzie przebiegał ten mecz, to się oczywiście dopiero okaże na boisku. My jesteśmy na mniej więcej 4 minuty przed rozpoczęciem gry. Stadion wypełnia się w liczbie przyzwoitej, chociaż. Rzeczywiście za każdym razem zachęcamy do tego, żeby jednak nie śledzić meczu w telewizji. Dziś transmisja w telewizji polskiej, również na naszej antenie radiowej przyjemniej byłoby nam, gdybyście byli wszyscy na stadionie. Dlatego już teraz serdecznie zapraszamy na za tydzień na kolejną sobotę. Tym razem godzina już nieco przyjemniejsza, już pora spotkania nie będzie nadana przez telewizję polską z góry. Mecz nie będzie transmitowany w telewizji, a więc zamiast wybierać relacje tekstowe lub radiowe, zapraszamy wszystkich na cichą 6. O godzinie 8. 17. Niebiescy będą podejmowali garbarnię Kraków. Ale to dopiero za tydzień. Na razie jesteśmy przy dzisiejszej trzeciej kolejce. Po dwóch spotkaniach ruchorzów znajduje się w strefie barażowej, ale oczywiście wiemy, że tabela jej kształt będzie dla nas miała znaczenie dopiero po kilku tygodniach, wtedy, kiedy ona się tak naprawdę ukształtuje. Ale przypominając, na początek, jeden do jednego tu na własnym boisku w chorzowie z drużyną pogoni siedlce, wówczas bramka w debiucie zdobyta przez Przemysława Szkatułę. No i w ostatnią. Minioną niedzielę wyjazd do Lublina. Ruch nie był uważany za faworyta, a tymczasem pokazał pazur, pokazał zęby i wspierany przez około tysięczną grupę kibiców schorzowa wygrał w Lublinie 2 do 1 po bramkach Tomasza Foszmańczyka oraz Łukasza Janoszki, a więc doświadczenie wzięło górę, a do tego duetu należy jeszcze dorzucić trzecie nazwisko, czyli już wspomnianego szkatułem, który przy obu spotkani przy obu bramkach w tym spotkaniu zaliczał asysty, choć to drugie trafienie no troszeczkę tą asystę można zapisać Przemkowi lekko z urzędu, z tego względu, że jeszcze doszło tam do odbicia piłki przez bramkarza motoru Lublin, Seweryna Kiełpina, ale my przyjmujemy, że Przemek brał wielki udział przy obu tych trafieniach i liczymy na to, że pokaże także formę w dzisiejszym spotkaniu. Na Morawę właśnie w tym momencie wychodzą już piłkarze drużyny. Gości w białych strojach z takimi zielonymi wstawkami, jest też taki czarny pasek na ich klatkach piersiowych, co ma oczywiście nawiązywać te żółto-czarne barwy do górniczego rodowodu klubu, górniczy klub sportowy z Bełchatowa. Wiemy, że znajduje się tam kopalnia węgla brunatnego, stąd właśnie ten przydomek brunatni, jeżeli chodzi o zespół GKS-u Bełchatów, który przycichaj miał ostatni raz okazję gościć w sierpniu, również w sierpniu, a więc w wakacyjnym miesiącu. Tyle, że przed trzema laty doszło tutaj do spotkania pomiędzy ruchem a GKS-em zakończonego remisem 2-2. Mamy oczywiście nadzieję, że Dzisiaj niebiescy zagrają lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o wynik i zdołają pokusić się o zwycięstwo. Jeśli chodzi o bukmacherskie kursy, między innymi naszego sponsora, firmy SuperBET, to właśnie niebiescy, którzy, które, którzy w tym momencie wybiegają na Morawę, są uznawani za faworyta. Może nie jakiegoś ale ale mimo wszystko większe szanse ci, którzy zarabiają na obstawianiu meczów dają jednak niebieski. Miejmy nadzieję, że się nie e, pomylą. Jeżeli chodzi o zespół GKS-u Bełchatów, to ta drużyna nie zaczęła zbyt dobrze rozgrywek tegorocznych, tego w tym sezonie, bo zaczęło się to wszystko dla ekipy Patryka Rachwała. Przypomnę to Spadkowicz z pierwszej ligi, z Fortuna pierwszej ligi, a więc zespół, po którym można się spodziewać, że będzie miał ochotę wrócić bezpośrednio od razu. Na ten sam szczebel rozgrywkowy, z którego spadał, nie będzie o to łatwo, co pokazał już pierwszy mecz. Porażka 1-2 w puławach z miejscową Wisłą, a więc z innym Beniaminkiem. No a później humory Bełchatowianom nieco się poprawiły. Zwycięstwo po walce jednak 3-2 pokonany z nicz Pruszków. Warto wspomnieć, że GKS Bełchatów formalnie zamyka tabelę E-winner drugiej ligi, ale warto też o tym pamiętać, że drużyna została ukarana odjęciem minusowych 4 punktów przed startem tego sezonu. To efekt zaległości płacowych wobec zawodników i dlatego minus 4 z takim bagażem punktów ujemnych musiał GKS rozpocząć sezon. W tej chwili po tym zwycięstwie ze zniczym pruszków ta liczba wynosi minus 1. Mówię oczywiście o liczbie punktów. Gdyby nie sankcje GKS byłby w środku stawki miałby zaledwie jeden punkt mniej od ruchu chorzów, a więc to też jest taki dowód na to, że nie należy tutaj absolutnie niebieskim przypisywać zwycięstwa przed meczem tutaj wszyscy, nikt tutaj nie ukrywa, wszyscy zgodnie podkreślają przy cichej, że spodziewają się trudnego spotkania. Zresztą to jest taka liga, gdzie każde spotkanie będzie trudne, wymagające i trzeba będzie się sporo nabiegać, napracować no i przede wszystkim być skutecznym, aby zgarnąć trzy punkty. Kapitanowie obu ekip wymienili się już okolicznościowymi proporczykami, wylosowali strony boiska za moment. To spotkanie nam się będzie rozpoczynało i miejmy nadzieję, że ruch Chorzów zaprezentuje nam taką formę, jaką, przynajmniej taką formę, prezentował w ostatnim Ligowym meczu w Lublinie. Pamiętamy to, zresztą to niezapomniane chwile, zwłaszcza dla tych kibiców, którzy wybrali się do Lublina. Jest w tym momencie pierwszy gwizdek arbitra i zaczynamy te, te zawody, to spotkanie. Zrobią to piłkarze, zrobili to w zasadzie już piłkarze GKS-u, którzy będą rozgrywali piłkę z własnej połowy. Wycofana do Kevina Komara. Futbolówka to jeden z młodzieżowców, a więc wybrał trener Rachwał możliwość wystawienia młodego gracza w bramce, tak aby w polu było ich mniej, ale już piłka przyjęta przez niebieski. Przez środek, no i Gebauer do Mokrzyckiego, z lewej strony pokazuje się szkatuła, który ma ostatnio no, wielkiego nosa do uczestniczenia w akcjach bramkowych czy to w formie zamykania akcji i strzelania bramek, czy też w formie asyst. No to wejście przemka było imponujące, jeśli chodzi o liczby, no to nikt takiego dawno przy cichej sześci nie miał, ale oczywiście nie zapominajmy także o pracy wszystkich pozostałych zawodników, bo nie wszystko widać w liczbach, tę pracę, którą piłkarze wykonują. Foszmańczek nieco głębiej wycofany zostawił piłkę Neugebauerowi. No ten do prawej strony. Kodratka Kasolik bardzo wysoko z piłką na połowie GKS-u. Tego się spodziewaliśmy. Goście cofnięci bardzo nisko, w zasadzie całą drużyną. Poza kołem środkowym, tym najbardziej wysuniętym piłkarzem Dawid Flaszka, choć uzupełnia go czasami tam też Artur Golański. To jest strata Tomasza Foszmańczyka, ale był gwizdek arbitra. Będziemy mieli rzut wolny dla drużyny gospodarzy. Piłka ustawiona jednak daleko od bramki strzeżonej przez Kawina Komara. Raczej tutaj można się spodziewać dośrodkowania. Przesuwa się w ten sektor boiska przemysł Szkatuła. Dobosz był tym, który faulował Przemysława, przepraszam, Tomasza Foszmańczyka, nieprzemysłowa szkatułę. No, tak troszeczkę barkiem wpadły w kapitana niebieskich i uznał arbiter, że gwizdka należy użyć i podyktować pierwszy w tym spotkaniu rzut wolny. Szkatuła, krótki rozbieg, patrzy jeszcze w pole karne, gdzie zagrać piłkę. Teraz jest takie miękkie dośrodkowanie. Bartomiej Kulejewski próbował włożyć głowę przed. Jednym z rywali, ale ten był szybszy. Ani był nim Mateusz Gancarczyk, członek takiej dość, no, bardzo znanej piłkarskiej rodziny. Wielu braci, którzy grają w piłkę na różnych poziomach rozgrywkowych, a więc jest to bardzo sportowiona rodzina. Mamy także dzisiaj w składzie Waldemara Gancarczyka z numerem 9, a więc oni nam się pewnie będą troszeczkę mylić. A teraz ciekawy obrazek: piłka wpadła do siatki, ale w siatki był „Hatowskiej drużyny”, ale bez interwencji Komara. Wcześniej rozległ się gwizdek arbitra. Po tym strzale szkatuły doszło wcześniej do przewinienia i dlatego... Został odgwizdany rzut wolny. Nie interweniował Komar. Szkoda, byłaby piękna, piękna bramka, ale przypuszczam, że golkiper Brunatnych jednak interweniowałby, gdyby nie przerwana ta akcja przez arbitra. Teraz jesteśmy pod polem karnym niebieskich, ale tam przewaga liczebna. Kulejewski z Mokrzyckim dopadli Golańskiego i siła złego na jednego odebrali mu futbolówkę. Teraz Kasolik. Miękkie zagranie na połowę przeciwnika. Próbował Biskup. Przepraszam, Szczepan, oczywiście jeszcze myślę, poprzednim sezonem, kiedy to Michał Biskup miał. Wręcz pewne miejsce w ataku niebieskich od momentu, kiedy pojawił się w tym zespole Daniel Szczepan, a to ten sezon to na razie napastnik nie oddaje miejsca w składzie, choć jeszcze nie zdobył bramki co co bardziej niecierpliwi kibice wypominają mu, ale Tener Jarosław Skrobacz podkreśla, że obserwuje piłkarzy na treningach, ma najlepszą wiedzę na temat tego, w jaką formą dysponują dani zawodnicy i bardziej pasuje mu w układance taktycznej na ten moment Daniel Szczepan, choć Michał Biskup z pewnością też czeka na swoją szansę teraz ruch w ataku pozycyjnym, Foszmańczyk wymienił podania, prawie wymienił podania z Przemysławem Szkatułą, bo zagrał mu dobrze, ale ta zwrotna piłka do fosy popularnego była niestety zagrana za mocno, zbyt niecelnie i dlatego strata. Strata w wykonaniu naszego zawodnika grającego na lewym wahadle. Już dużo o nim wspominałem. Przemysłow Szkatuła był także gościem briefingu przedmeczowego, którego, którego wypowiedzi można było przeczytać na oficjalnej witrynie ruchorów Compel, na którą Was serdecznie zapraszamy. Strona się zmienia, to tak tytułem malutkiego odejścia od głównego wątku. Strona się zmienia, jeżeli chodzi o obfitość treści no i będzie się zmieniała także jeżeli chodzi o jej wygląd, ale o tym będziemy jeszcze mówić przy innych okazjach, na razie wróćmy na boisko. piąta minuta spotkania rozpoczęła się ładnie, wypchana można powiedzieć trybuna przy, od strony ulicy Bojowników a więc tam gdzie znajdują się, się młyny, gdzie zasiadają najbardziej zagorzali fanatycy, miejmy nadzieję, że ta frekwencja przy stadion, na stadionie przy Cichej będzie z meczu na mecz rosła, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nic tak nie napędza tej frekwencji jak dobre wyniki, dlatego tym bardziej trzymamy kciuki za zespół Jarosława Skrobacza, ale na razie to przeciwnicy przy piłce, ładny przerzut na połowę ruchu, trzeba się tutaj dobrze pokazać, no i zrobił to Konrad Kasolik, piłka została bezpiecznie, od tyłu teraz zagrana do Jakuba Bieleckiego, a ten znalazł ładnie tam wychodzącego Szczepana, teraz Mokrzycki do Foszmańczyka, a więc to wyjście wydawało się z trudnej sytuacji, ruchowi wyszło naprawdę nieźle, Kulejewski. Krótko, do Neugebauera. Tutaj próbują już gdzieś w okolicach linii środkowej piłkarze z Bełchatowa presować niebieskich, a więc Noigebauer i Mokrzycki nie mają łatwo, jeżeli chodzi o transportowanie piłek pionowo do Foszmańczyka czy Janoszki, bo taki jest jeden z pomysłów na budowanie akcji w ataku pozycyjnym niebieskich, a więc zagranie od jednego ze trójki środkowych obrońców do środka boiska, do Neugebauera lub do Mokrzyckiego i następnie ten, który jest przy piłce, szuka prostopadłego podania do tej dwójki. A teraz ładne prostopadłe zagranie. Jest szansa na bramkę, wychodzi... Ze swojej świątyni Kevin Komary, to jest dobre wyjście. Świetnie tam został znaleziony Tomasz Wójtowicz. Uśpiony blok defensywny GKS-u takimi podaniami, serią podań w okolicach gdzieś linii środkowej. Nagle przyspieszenie, bardzo dobra piłka zagrana chyba przez Michała Mokrzyckiego w pole karne. Tam znalazł się Tomasz Wójtowicz. Prawy wahadłowy, ale bardzo odważny wyjście Kevina Komara. Skrócenie kątu spowodowało, że poradził sobie golki Bełchatowski z tym uderzeniem. Ale mamy jeszcze rzut rożny, już na krótko rozegrany Mokrzycki do środka Płaskie w szesnastkę, tam jest Łukasz Janoszka Ale piłkę na razie goście wybijają I teraz wyjdą z ostrą kontrą Przewrócił się jeden z piłkarzy ruchu, ale Arbiter nie dopatrzył się faulu Na szczęście nie udało się Bełchatowianom ruszyć szybką kontrą Chorzowianie już wrócili do ustawienia Jest już tam piątka, a teraz nawet Siódemka graczy w niebieskich koszulkach I już piłka wycofana przez Mateusza Gancarczyka Na własną połowę I w ten sposób, bardzo dobry Zresztą sposób został rozbity W Zaloszku ten kontratak GKS-u Bełchatów, a my przypominamy Mamy także marketingowo, że dzisiaj przy Cichej 6 w tym sezonie debiutują bandy led które zostały zainstalowane wokół Murawy. To bardzo ciekawy element wyposażenia obiektu przy okazji transmisji telewizyjnej w otwartej telewizji Polskiej można te bandy podziwiać, można także się na nich reklamować. Przed chwileczką można było zobaczyć między innymi logo naszych fan klubów, chociażby z Niemiec, pozdrawiamy serdecznie całą emigrację bez względu na kraj wszyscy wiemy, znakomicie wspierają nasz klub, a więc wielkie brawa, wielkie podziękowania za to ale jeśli ktoś chciałby się na takiej bandzie LEDowej zareklamować, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z klubem, a teraz długa piłka na lewą stronę, takie krzyżowe zagranie aby zmienić kierunek akcji, był tam Przemysław Szkatuła, ale to podanie Tomasza Neugebauera zdaje się było nieco nieprecyzyjne, piłka opuściła z lewej strony plac gry i będziemy za chwilę oglądali wznowienie Gry przez zespół GKS-u Bełchatów. Ja winny jestem jeszcze drobniutkie wyjaśnienie. W tej pierwszej połowie drużyna niebieskich atakuje na bramkę, za którą znajduje się sektor gości. Gości z Bełchatowa dzisiaj miało pojawić się w Chorzowie około 200. Takie zapotrzebowanie na bilety zostało do Chorzowa zgłoszone. No jest to liczba dużo mniejsza niż ta, w której Chorzowianie wybrali się przed tygodniem do Lublina. Niemniej jednak, no, Cieszy nas to, na stadionach mogą pojawiać się jedni i drudzy kibice obu drużyn, bo to zawsze dodaje dodatkowego smaczku całym tym zmaganiom. Na razie mecz dość brzydki, powiedziałbym, mało okazji Bramkowych, chociaż to podanie do Tomasza Wójtowicza zdecydowanie należy do takich przyjemnych wyjątków. A teraz na spalonym, na grający na lewej stronie, Damian Warnecki z numerem. Siódmy mu się na chorągiewka w górę, dlatego nie będą zaczynali od własnej połowy. Kulejewski, teraz Foszmańczyk zszedł głębiej, on jest w linii z Mokrzyckim, nieco wyżej pobiegł Tomasz Neugebauer, niejako dublując pozycję Foszmańczyka. Teraz Szczepan, ładne oddanie piłki bez przyjęcia do Foszmańczyka, ten do lewej strony do szkatuły. Szkatuła wchodzi w drybnik, nie dał się na to nabrać. Jednak Mateusz Gancarczyk ten zamach nie wyszedł dobrze naszemu wahadłowemu. No, i trzeba budować akcję od wyrzutu piłki z autu. Szczepan dostał piłkę od szkatuły. Ma dwóch rywali wokół siebie. Musiał się tutaj zastawiać. Jeden z obrońców dopadł do napastnika ruchu i wybił mu futbolówkę spod nóg. więc niebiescy będą mieli kolejny wyrzut piłki z autu. A nie, jednak zmiana decyzji. Zdaniem arbitra to właśnie Szczepan. Ostatni tej piłki dotykał po interwencji rywala. W związku z tym piłkę trzeba oddać przeciwnikowi, który w pierwszej połowie, jak mówiłem, atakuje patrząc z perspektywy trybuny krytej na prawo. I długa piłka przejęta przez Mokrzyckiego. Jest 35 metr. Decyduje się Michał Mokrzycki na strzał. No przyzwyczaił nas Mokry, że lubi uderzyć z dystansu i są to często takie strzały niespodziewane, gdy nic raczej nie zwiastuje, że będzie próba uderzenia. No i takie coś nam tutaj Michał Mokrzycki zaprezentował. No szkoda, że za tą odwagą nie poszła precyzja, bo można było rzeczywiście tutaj Kevina Komara złapać na pewnej drzemce w bramce. Ale uderzenie było niecelne. W związku z tym okazja przepadła. Kulejewski, bo jesteśmy już teraz troszeczkę przed połowem karnym niebieskich. Już piłka zagrana na środek boiska. Tam Szkatuła wycofuje jednak piłkę do Kulejewskiego, bo natychmiast był presowany przez Waldemara Gancarczyka, a więc to mało miejsca mają Chorzowianie. W tym momencie, kiedy piłka przekracza linię środkową boiska, to natychmiast następuje taki doskok któregoś z pomocników zespołu z Bełchatowa i w ten sposób no, ciężko jest te, te akcje budować. Oczywiście pamiętajmy, że tego typu presowanie przy temperaturze sięgają Około 28 stopni Celsjusza powoduje. Że szybko tracimy siły. A tutaj dwójkowa akcja w wykonaniu piłkarzy ruchu Chorzów Daniela Szczepana i Łukasza Janoszki. Zakończona jednak faulem w ofensywie napastnika niebieskich, w związku z tym znów stały fragment. Już zresztą wykonane długa piłka. Musiał się tutaj cofnąć do defensywy Kulejewski. Włożył nogę przed flaszką i w ten sposób zatrzymał akcję gości. Ale na takie piłki trzeba uważać, bo Chatów ustawiony nisko. Szuka swoich okazji w kontrataku, a tego typu piłki do przodu zagrywane wymagają bardzo dużej koncentracji. Od środkowych obrońców. Na razie jest ona zachowana, ale ruch pędzi z kolejnym atakiem. Janoszka zagrał na prawą stronę do Szczepana. szczepa, zdecydował się na strzał z narożnika pola karnego. Takie płaskie uderzenie, dość sygnalizowane i niestety lekkie, więc nie miał problemów z wyłapaniem tej piłki Kevin Komar. Ale może się podobać, bo to już trzecia próba niebieskich, poza tymi uderzeniami za pola karnego. Przed chwilą Szczepana, wcześniej Mokrzyckiego, a także uderzenia już z 16 metrów Tomasza Wójtowicza po bardzo ładnym, prostopadłym zagraniu. No to mamy już takie trzy próby, to pokazuje, że w tych pierwszych 10-11 w zasadzie minutach, bo 12 teraz na zegarze to ruch jest bardziej drużyną aktywną, jeżeli chodzi o budowanie sobie akcji czy pozycji strzeleckich, ale na razie wciąż na zegarze 0-0, to jest bardzo ładne przyjęcie piłki przez Szczepana, od razu taki zwód z obrotem Szczepan wpada w pole karne, blokowany tam był przez Adama Dobosza albo Michała Graczyka, bo to chyba defensywny pomocnik, ruchu cofnął się we własne pole karne, aby wesprzeć kolegów z bloku defensywnego nie, to jednak był Dobosz, Adam Dobosz, tak mi się właśnie wydawało, bardzo dobrze Zrobił to Daniel Szczepan. To przyjęcie kierunkowe ze zwodem, z takim obrotem, ruletą tak zwaną, było bardzo efektowne. Szkoda trochę, że później napastnik ruchu się nieco wyrzucił z polakarnego na zewnątrz, do prawej strony. Próbował jeszcze strzelać, trafił w, w zostawiony przez Dobosza nogi i wywalczył w ten sposób rzut rożny, a więc wciąż niebiescy zagrożenie stanowią dla bramki GKS-u. I oby ono przyniosło skutek w postaci bramki. 13 minuta się rozpoczęła. Tym razem Michał Mokrzycki w narożniku. No tutaj lewa na, na lewą nogę do środka. Aby piłka trafiła bezpośrednio w światło bramki, więc raczej spodziewamy się krótkiego zagrania. Tak jest, teraz dopiero do środkowanie przez składał się do strzału Tomasz Nogebauer. Nie, to Filip Nawrocki, przepraszam, 98 na plecach, a nie 99. Mógł to zrobić trochę lepiej. Gdyby to był, to, gdyby to był Tomasz Neugebauer, no to delikatnie można byłoby mu wybaczyć, bo to jednak filigranowy środkowy pomocnik. No nie musi to być gracz dobrze grający głową od stopera, jednak wymagamy nieco lepszej postawy przy tego typu akcjach. No ale może to tylko takie pierwsze koty za płoty. że Filip Nawrocki sprowadzony latem z rezerw Lecha Poznań, Miał przynajmniej okazję bramkową, choć nie była ona stuprocentowa, to było takie dośrodkowanie nieco odchodzące, piłka na 10-11 metrze, no ale tak jak mówię, troszeczkę można się przyczepić do Filipa, domagając się przynajmniej oddania z strzału, strzała. Tymczasem takie niezbyt skoordynowane ułożenie ciała, uderzenie, chyba nawet karkiem bym powiedział, i ostatecznie ta akcja została. Zaprzepaszczona. Ale teraz ruch próbuje odebrać piłkę na połowie przeciwnika. Walczy Mokrzycki. Ostatecznie przejęli futbolówkę był Bełchatowianie. Nie odpuszcza Wójtowicz, ale tym razem nasi przeciwnicy utrzymali się przy piłce. Do środka teraz zagranie do Graczyka. Ten zwolnił nieco akcję. Nie, to był Golański. Przepraszam. Z lewej strony jest Damian Warnecki. Zamknięty ten korytarz. Już wypycha go Konrad Kasoliki. W ten sposób był Bełchatów zmuszony do wycofania piłki na własną połowę. Przynajmniej na moment. Graczyk. Teraz do lewej strony do Warneckiego. Wycofany na futbolówka do tyłu aż do obrońców Adam Dobosz ma Martina Klapnika, słowackiego stopera krótkie granie w tej chwili z Waldemarem Gancarczykiem, próbują wymieniać takie właśnie podania niezbyt długie na 2, 3, 4 metry zawodnicy GKS-u, ale to wszystko na własnej połowie mniej więcej 30-35 metrów od bramki Bełchatowskiej drużyny, a więc to dla ruchu Chorzów nie stanowi problemu. No, jeżeli patrzymy od strony defensywnej, natomiast oczywiście wiemy, że wynik, który w tej chwili widnieje na tablicy, czyli 0 do 0, nie zadowala niebieskich. Oni chcą w każdym meczu walczyć o pełną pulę. Jest tutaj pełna pokora, świadomość potrzeby wy wykonanej pracy, ale teraz może za moment, bo pierwsze wejście rywali w nasze pole, karne i będzie bardzo niebezpiecznie. I broni Jakub Bielecki. To była doskonała okazja i mógł GKS wyśna prowadzenie. Miał tutaj naprawdę dużo czasu, autor tego trafienia, chyba Damian Warnecki mam wrażenie, to ten piłkarz zostawiony kompletnie bez krycia, no i na szczęście przymierzył w krótki ruch, gdzie był Jakub Bielecki, który sparował ten strzał na rzut rożne, a więc pierwsze ostrzeżenie, taki nieśmiały wypad rywali w naszą szesnastkę, zagrana piłka na wolne pole, ładnie rozegrana z prawej strony do środka i na zamknięciu tej akcji na 13 metrze, Chyba to właśnie Damian Warnecki z numerem siódmym na plecach. Nie, przepraszam, Warnecki był z prawej strony, to on dogrywał w polekarne, niezbyt dobrze tutaj interweniował Kulejewski. Ale kto oddał strzał prawą nogą tutaj nie zapamiętałem niestety. To wyjaśni się później. Niemniej jednak najważniejsza w tej akcji była doskonała obrona Jakuba Bieleckiego, a teraz nie zła piłka, taka zakręcona blisko światła bramki, i to też do końca było groźne. ale na szczęście nic złego się tutaj dla ruchu chorzów nie wydarzyło. A więc być może być może będzie to dla ruchu taki zimny prysznic, coś co spowoduje, że ekipa. Trener Jarosława Skrobacza. No, zachowa więcej koncentracji w defensywie. Musi Bartłomiej Kulejewski jednak troszeczkę więcej, moim zdaniem, koncentracji zachować polukarnym Taka próba zagrania piłki piętą we własne 16, to nie jest najlepszy sposób na zażynanie niebezpieczeństwa. Ale nie będziemy oczywiście tutaj prawić morałów naszemu obrońcom. Doskonale sam wie, co należy poprawić. 16 minuta spotkania, w zasadzie 17 teraz się rozpoczęła. Prawą stroną zaatakował Ruchorzów. Na razie piłka jednak stracona. Jeszcze próbował Konrad Solik ją odzyskać, ale zdaniem arbitra przekroczył przepisy, w związku z tym będzie znów piłka dla zespołu z Bełchatowa. Za ładnie się tutaj zastawił grający z jedenastką Szymon Sołtysiński. Mam takie wrażenie, że teraz zamienił się miejscami, stronami z Warneckim, stąd obecność Warneckiego na prawym skrzydle przed, przed momentem wtedy, kiedy mówiłem o tej akcji, najlepszej akcji Bełchatowian na otwarcie wyniku. No i właśnie od prawej strony ona się wzięła od Warneckiego, a Sołtysiński przeniósł się na lewe skrzydło Bełchatów z autu na połowie niebieskich, a więc nie ma zbyt tutaj dużej możliwości, aby zaatakować szybko GKS, chyba że uda się przejąć tutaj sprawnie piłkę. Na razie Tomasz Foszmańczyk się z nią zabierał i dobrze sobie poradził. Futbolówka wyszła poza boisko ponownie, ale tym razem aut będzie dla niebieskich, a więc to dla nas dobra informacja. I w tym momencie Nawrocki. To piłkarz, jak mówiłem, sprowadzony latem z rezerw Lecha Poznań. Póki co, pewne miejsce w składzie, w każdym z trzech dotychczasowych meczów. Ta trójka właśnie środkowych obrońców wybiegała w takiej samej konfiguracji, a więc Bartłomiej Kulejewski jako półlewy stoper, Nawrocki na środku tej formacji trzyosobowej i z prawej strony Konrad Kasolik. Na razie trener Skrobacz nie chce tutaj zmieniać, choć czekają na swoją szansę. Chociażby Tomasz Dyr, chociażby Marcin Kowalski czy Kacper Będzieszak, którzy wchodzą na boisko z ławki rezerwowych. Oni oczywiście zajmują miejsca na wahadłach, a więc na, na bokach tej defensywy bądź też pomocy, bo oczywiście wahadłowy ma to do siebie, że no nie ma jakoś tak sztywno określonej pozycji i przypisany nie jest do żadnej sformacji, tylko musi biegać, jak to wahadłowe, jak ta sama nazwa wskazuje, jak wahadłowy, od jednego pola karnego do drugiego. Na razie na boisku taka wymiana taktycznych szachów, próbowali teraz Chorzowia nie wciągnąć, GKS jest na swoją połowę krótkimi podaniami, ale ten nie kwapi się za bardzo do wyjścia z własnej połowy, no może teraz ruch przyspieszy akcję, Mokrzycki do Kulejewskiego, jesteśmy na 35 metrze, z lewej strony Szkatuła, będzie za chwilę dośrodkowanie w pole karne, a wiemy, że Przemysław Szkatuła potrafi w ten sposób zaliczać asysty. Na razie jednak poradzili sobie dobrze ustawieni defensorzy z Bełchatowa. Nieatakowany Nawrocki. Dobrze sobie poradziły. Tutaj do, kule, do Kasolika to podanie. Kasolik jest w środku Janoszka. Troszkę odskoczyła piłka przy przyjęciu, ale jeszcze próba podania do Szczepana. Tra, tra, piłka trafia do Szkatuły, który próbował prawą nogą uderzać. No nieco niefortunnie ta futbolówka się ułożyła, bo gdyby na lewą nogę spadła Przemkowi, to myślę, że byłoby dużo groźniej, ale jednak z prawej strony no, uderzeniami prawą nogą radzi sobie ten zawodnik, Nieco, nieco słabiej, nie jest to jego wiodąca noga, przypomnę, że Szkatuła trafił do Chorzowa latem z ekipy Pniówka, Pawłowice Śląskie, przepiękna bramka w meczu w Pawłowicach przeciwko ruchowi z rzutu wolnego w samo okienko bramki strzeżonej przez Bieleckiego wówczas. No i wpadł oko ten zawodnik trenerowi Skrobaczowi, transfer został przeprowadzony no i na razie spłaca się, jak to się mawia w piłce, bo jak mówiłem, Bramka w debiucie, później w Lublinie dwie asysty, to wszystko. Sprawia, że na razie ten transfer przemysłowa tu jest oceniany bardzo pozytywnie. No ale oczywiście poczekajmy, sezon jest długi, a teraz ruch wciąż w okolicach polakarnego GKS-u. Nawet już w nim i Gebauer tutaj szarżował jeszcze, czekali na podanie. Foszmańczyk, czekał Szczepan, ale ostatecznie młody zawodnik ruchu kontynuował tę akcję indywidualnie i stracił piłkę, a więc od bramki zacznie Kevin Komar. Szkoda, szkoda, bo te ostatnie minuty w wykonaniu niebieskich nieco nie powiem przez ale mniej okazji. Chorzowianie sobie stworzyli. W pierwszym kwadransie tych okazji, w zasadzie w pierwszych 11 minutach, było aż trzy. W tym jedna naprawdę dobra po świetnym podaniu do wbiegającego ścinającego ze skrzydła w pole karne Wujtowicza Ale od tamtej pory. Tylko strzałami spoza pola karnego niebiescy próbowali zaskoczyć Komara Zobaczymy jak pójdzie nam teraz Wójtowicz odzyskał piłkę w okolicach środka boiska Ale natychmiast dopadł do niego Szymorek Utrudniając ruszenie z szybką akcją Więc piłka z autu dla niebieskich wycofana do tyłu Próbuje zespół Schorzowa. znowu ataku pozycyjnego Znów tylko flaszka na połowie ruchu No teraz gdzieś tam jeszcze Golański dołączył do swego kolegi z ataku Zobaczymy, czy pokwapią się zawodnicy z Bełchatowa do tego, żeby wyjść wyżej. Na razie to nie następuje. Długie piłki teraz poszukał Kulejewski po drodze, gdzieś trafił jeszcze we flaszkę, i w ten sposób ta piłka nie poleciała tam, gdzie miała, ale została szybko odzyskana przez, przez ruch Chorzów. Kibice na ciche, oczywiście, wspierają swój zespół, starają się dodawać otuchy zawodnikom. Zobaczymy, czy to szybciutko nam by się tutaj mogło się przekuć w bramkę. Bardzo byśmy tego chcieli. Na razie to 0-0, które pewnie nikogo nie zadowala. Oczywiście trzeba szanować każdego przeciwnika i zachowywać pokorę. Ta praca, pokora, determinacja to są takie trzy słowa klucze przy cichej, które przyświęcają nie tylko pracownikom administracyjnym, ale także zawodnikom. No niemniej jednak to są piłkarze, jednak grający. Z Erką na piersi. To jest jednak czternastokrotny mistrz polski i w każdym meczu musi walczyć o zwycięstwo. Teraz do prawej strony do Wójtowicza podanie jest dośrodkowanie w szesnastkę Szczepan. Oj tam było jakiś, jakiś kontakt i mamy rzut karny dla ruchu Chorzów. 22 minuta. Przybija piątkę Foszmańczyk ze Szczepanem. Gratulując koledze wywalczenia jedenastki. Zdaniem arbitra Szczepan przy przyjęciu piłka mu odskoczył, ale to było winą faulu. Próbuję jeszcze spojrzeć sobie teraz w ekran. Tutaj faulował Adam Dobosz Daniela Szczepana. Nie jestem przekonany, ale chyba tak się wydaje. Troszkę tam te nogi zostały w górę wyrzucone przez Szczepana, jak gdyby chciał on no, troszkę dodać od siebie, ale niemniej jednak kontakt był i w dwudziestej już trzeciej minucie będzie miał okazję ruchorzów ruch do otwarcia w wyniku. Michał Mokrzycki ustawia piłka. więc ten, który dość dobrze wykonywał jedenastki w trzecioligowym sezonie. Miejmy nadzieję, że teraz też się nie pomyli. 23 minuta, wciąż 0 do 0, ale miejmy nadzieję, za moment ulegnie to zmianie i ruch wyjdzie na prowadzenie. Czeka jeszcze Mokrzycki na to, aż arbiter pozwoli mu wykonać ten rzut karny. Na razie jednak jeszcze instrukcja dla bramkarza jest gwizdek, jest rozbieg Mokrzyckiego i 1 do 0. Niebiescy wychodzą na prowadzenie, strzał w środek bramki, poszedł w swój prawy róg. Kevin Komar wybrał jeden z narożników, tak żeby w razie czego spróbować interweniować, ale to się nie udało. Bramkę strzela Michał Mokrzycki, w ten sposób ruch wychodzi na prowadzenie. Bardzo się oczywiście cieszymy z tego faktu, bo tak jak mówiłem, w ostatnich minutach tych okazji bramkowych dla ruchu Chorzów było nieco mniej, ale teraz wszystko zrobione zgodnie z planem najpierw Daniel Szczepan, który co prawda wciąż czeka na swojego pierwszego gola w niebieskich barwach, ale jest już z taką małą asystą, Często jest to niektóre statystyki, niektórzy statystycy przypisują asystę zawodnikom za wywalczony rzut karny, no i tak też można tutaj w cudzysłowie powiedzieć Asysta Daniela Szczepana do jedenastki podchodzi Michał Mokrzycki, strzela pewnie płasko w środek bramki, no były tam trzeba powiedzieć, gdzieś w okolicach piłki zostawione nogi przez komara, ale na szczęście da tyle precyzyjnie, posła piłkę w środek bramki Michał Mokrzycki, że golkiper brunatnych jej nie sięgnął, więc prowadzimy. To nas już cieszy zdecydowanie bardziej. Jestem ciekawy, jak teraz zareagują obie drużyny na ten na tę zmianę rezultatu. Czy GKS wdroży od razu plan B, który z pewnością trener rachwał szykował na wypadek utraty gola, czy też jakiś plan rezerwowy miał Jarosław Skrobacz i zespół niebieskich na wypadek objęcia? prowadzenia. Zobaczymy. Na razie na szczęście nie widzimy tutaj szaleńczego ataku GKS-u. Znów goście w całości na własnej połowie. No teraz próbuje nieco Golański dać taki sygnał dla kolegów, aby ci wyszli wyżej. On jest teraz na szpicy ustawionym zawodnikiem Dawid Flaszka nieco niżej. No i tak to teraz wygląda ze strony Bełchatowskiej. A ruch się tym zupełnie nie przyjmuje. Teraz wymienili sobie podania Nawrocki z Bieleckim. Piłka w posiadaniu środkowego obrońcy niebieskich na swojej połowie, jak zwykle ta trójka defensorów czeka na to, aby w każdej chwili być pod grą. Teraz próbował Kasolik przyspieszyć podaniem do Foszmańczyka, niestety pomylił się. Piłkę tracimy w środkowej strefie jeszcze, jedna próba zagrana na wolne pole. Dobrze to tutaj czyta, Grebielecki wychodzi z własnej bramki, przechwytuje piłkę gdzieś z boku pola karnego i łapie ją w dłonie, więc wszystko pod kontrolą. 25 minuta, trybuny przy fetują prowadzenie. Ruch Chorzów w tym momencie, w tej wirtualnej tabeli, jeszcze swoją pozycję poprawia. Bardzo nas to cieszy, ale oczywiście wiemy, że mecz trwa 90 minut. Ładny przeżył do szkatuły. Ten szedł takim zwodem, w dribbling, w zasadzie nie, nie tyle w dribbling, co balansem ciała chciał od razu zwięźć Mateusza Gancarczyka. Został przez niego zahaczony. No i nie wiem, czy tutaj nie będzie żółtej kartki dla prawego obrońcy GKS-u. Zobaczymy, czy taka będzie decyzja arbitra tego starcia. Jest, jeszcze jestem winny. Tak jest, jest żółta kartka, ale. Tak, dla Mateusza Gancarczyka. A winna jestem informacja, że tym sędzią, bo chyba o tym nie wspominałem, jest pan Szymon Łężny z Kluczborka, który no, miał okazję także sędziować spotkania niebieskim w trzeciej lidze, a więc e, można powiedzieć, stary, dobry, znajomy. No, rzeczywiście, tutaj dobry pomysł miał Szkatuła. Szybszy by przy piłce, prawą nogą zagrał futbolówkę obok Gancarczyka, lewa wyciągnięta przez obrońcę GKS-u i w ten sposób Ruchorzów ma masz wolny, A Mateusz Gancarczyk ma na końcu. Rzuty kartonik. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz, bo to jest stały fragment, z którego można dobrze piłkę dośrodkować. Raczej nie strzelać bezpośrednio na bramkę, choć nie takie rzeczy na treningach wyprawia z futbolówką Michał Mokrzycki, Jednak przy futbolówce ustawiony jest Tomasz Neugebauer, widać tak opuszczone, trochę nonszalancko getry, krótsze deski, czy też ochraniacze, już mówiąc tak bardziej dogłębnie, w stylu nieco w stylu Francesco Tottiego Tomasz Neugebauer. Piłka z boku pola karnego, mniej więcej na wysokości 15 metra, więc blisko też linii 16 i dośrodkowanie. Wybite jednak przez zawodników GKS-u. Ale po objęciu prowadzenia ruchorzów zaatakował, to się mogło podobać. Ładna próba indywidualna Szkatuły i wywalczony rzut wolny, a także kartka złapana na rywalu, a Szkatuła przez moment był poza boiskiem, opatrywany po tym wejściu Ganzarczyka, ale już jest wszystko w porządku. Nasze wahadło wróciły do gry. 27. Minuta spotkania. Ruch prowadzi 1 do 0. Wymienia podania na połowie GKS-u. Teraz niecelnie. Znowu pomylił się Konrad Kasolik. Trzeba próbować przerwać tę akcję. Robi to z faulem jednak Łukasz Janoszka. W związku z tym będzie trzeba. Odwizdać rzut wolny dla GKS-u już szybko był hatowianie, ten stały fragment rozegrali. Próbowali zaskoczyć ruch tym wykonaniem, tak aby może defensywa niebieskich nie zdążyła się ustawić przed własnym polem karnym, ale nic takiego nie miało miejsca. Ba, ruch przejmie piłkę, za moment będzie ją wybijał z rzutu wrzucał w zasadzie z rzutu z autu. Sędzią głównym sędziom mężnym, o tym mówiłem, pomagają mu dzisiaj na liniach panowie Jakub Jankowski oraz Maciej Kosarzecki, a sędzią technicznym jest pan Rafał Rokosz, z Śląskich arbitera, więc daleko do Chorzowa nie miał. Teraz nie może pogodzić się z decyzją sędziego Waldemar Gancarczyk. Łapał się doświadczony pomocnik za głowę po tym jak arbiter, czyli pan Łężny wskazał, że od autu będzie zaczynać drużyna gospodarzy. Drużyna, która jak mówiłem od 23 minuty prowadzi z ruchem Chorzów jeden Przepraszam, prowadzi oczywiście z GKS-em Bełchatów. 1 do 0. Rzut karny wywalczony przez Daniela Szczepana w 22 minucie, a już w 23 dobre wykonanie Michała Mokrzyckiego. A teraz defensywa ruchu Chorzów. Znów podania wymieniane w tym trójkącie pomiędzy Nawrockim, Kulejewskim a Kasolikiem, choć teraz pomógł jeszcze swoją obecnością Mokrzycki, bo wyżej podeszli Flaszka i Golański. Oni próbują teraz utrudniać niebieskim takie swobodne granie piłką na swojej połowie, ale tutaj radzimy sobie z tym już zaczynamy kolejny atak pozycyjny, z lewej strony próbował inicjować go, szkatuł, ale musiał wycofać piłkę do Neugebauera, tutaj chyba zahaczony Mokrzycki przewraca się, sędzia jednak gry nie przerywa piłka więc stracona, ale na szczęście nie ma tutaj za bardzo tempa w tych kontratakach GKS-u, gdy już Bełchatowie nie przyjmują futbolówkę w okolicach linii środkowej boiska, to mają problemy z tym, żeby szybko uruchomić akcję i na tym korzysta ruch, który zdąży wrócić, zdąży się ustawić odbudować to swoje ustawienie, jak mawiają trenerzy i w ten sposób możemy spać spokojnie w tej chwili jest z piłką już na połowie ruchu Chorzów Martin Klawnik. Długa piłka na lewą stronę, takie miałem wrażenie. Przynajmniej taki był zamysł Słowaka, ale zagrana za głęboko, za bardzo w osi boiska. I wybiegł na 16 metr, nieco się rozgrzewając, Kuba Bielecki wyłapał piłkę. Kuba, który w tych dwóch pierwszych spotkaniach stracił dwie bramki, a więc po jednej na mecz czeka Bielecki na pierwsze czyste konto w drugiej lidze. Trudno winić go za utratę czy bramki z Pogonią Siedlce, czy za trafienie Michała Fidziukiewicza w Lublinie. Tam raczej błędy obrońców następowały. Tak więc można powiedzieć, że Kuba na razie, e, mówię oczywiście o Kubie Bieleckim, dobrze wszedł w sezon, ale życzymy mu oczywiście tego czystego konta, bo to jest zawsze taka statystyka przyjemna dla bramkarzy. Ruch na połowie GKS-u, mamy posiadanie piłki, rozszerzona akcja do szkatuły. Ten jak zwykle gdzieś tam się cofnął na piętach, na palcach, tak żeby być w linii podania, tak żeby partnerzy ze środka mieli go cały czas pod grą. Teraz Bauer on ze środka szukał Wójtowicza, ale w tym momencie akurat Tomasz Wójtowicz opuścił swój sektor, gdzieś przy linii bocznej i chciał zejść nieco bardziej do środka boiska, no ale nie zauważył tego Neugebauer Bauer i w ten sposób piłka stracona. A tymczasem w 30. minucie mamy przerwę w grze spowodowaną wysoką temperaturą. Jest na tyle ciepło, dziś upalnie wręcz w Chorzowie, że arbiter, czyli pan Szymon Łężny musi skorzystać z tego, że piłka wyszła poza boisko i zaprosić oba zespoły do swoich ławek rezerwowych. Tam złapią piłkarze za bidony, napiją się wody, porozmawiają chwilę z trenerami, uzupełnią płyny, złapią 2-3 oddechy i będziemy mogli kontynuować zawody. Mamy nadzieję, oczywiście, że ruch będzie w stanie najlepiej strzelić drugą bramkę, bo o tym mówił Rosław Skrobacz po meczu z pogonią Siedlce, że kluczem do braku zwycięstwa w tym meczu jego zdaniem była nie stracona bramka przez pogoń, choć to mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ale brak trafienia na 2 do 0, które mogłoby no, dodać większy, dać większy komfort, dać większe zabezpieczenie drużynie na wypadek utraty gola. I w Lublinie takie, takie zdarzenie miało już miejsce. Ruch prowadził 1 do 0, na początku drugiej połowy. Trafił na 2-0. Owszem, później przydarzyła się wpadka w defensywie, stracony gol. Ale w konsekwencji ruch to spotkanie ostatecznie wygrał, dowiósł wynik do końca. Więc, idąc tutaj za tokiem myślenia szkoleniowca niebieskich Jarosława Skrobacza, warto byłoby pokusić się o drugie trafienie w tym spotkaniu, aby mieć już większy komfort. Ale oczywiście nie lekceważmy przeciwnika. To, że on przegrywa w tej chwili w Chorzowie, to jeszcze nic nie oznacza. Za moment, za, moment, za 15 minut będziemy mieli przerwę. No i z pewnością trener Rachwał, który ściął trochę włosy. Pamiętam jeszcze go z boiska, występował. No, właśnie, w GKS-ie był hatów, przez wiele lat. Był także piłkarzem m.in. Łódzkiego Widzewa, stąd duża moja pamięć na temat jego wyglądu. Zawsze miał takie trochę dłuższe włosy do ramion, ale teraz już szkoleniowiec brunatnych. Krótsza fryzura, choć schowana pod czapką, tak żeby jako sobie z tym upałem poradzić. Gramy już, już piłkarze się napili i mogą kontynuować grę. Na szczęście przy piłce wciąż są zawodnicy schorzowa, optyczna przewaga po ich stronie. Ładne teraz podanie do Szczepana. Foszmańczyk z dystansu, no ładna to była próba. Z dobrych 25, może nawet 30 metrów to nie było silne, jakoś wybitne uderzenie, ale mogło zaskoczyć komara. Gdyby jednak piłka poszła w światło bramki, wydaje mi się, że była poza, była po. W zasięgu zawodnika z Bełchatowa, który ostatecznie cofnął dłonie, i nie będzie rzutu rożnego dla zespołu z cichej 6. Ustawia piłkę na piątym metrze Komar, ale mogło się to podobać. Znowu dobrą robotę wykonał Szczepan, który zszedł głębiej na takie prostopadłe, pionowe podanie. Natychmiast bez przyjęcia zagrał do Foszmańczyka. Ten tylko sobie piłkę poprawił i uderzył wewnętrzną częścią stopy prawej nogi, tak aby zakręcić takim rogalem piłkę w krótszy ruch bramki, ale w nią nie trafił. I znowu zbieramy tak zwaną drugą piłkę, a więc to może cieszyć. To buduje też morale w zespole, bo ruch ma świadomość, że prowadzi jeden do zera, a dodatkowo. Cały czas zbiera te piłki, cały czas ma przewagę, cały czas sprawia, że to przeciwnik musi za piłką biegać, a ten upał powoduje, że nie jest to proste. Szkoda tylko teraz z tego podania do szkatuły, bo znowu Przemysław Szkatuła ładnie się podłączył do ataku, czekał na podanie z lewej strony, no i dostał je tym razem nie za plecy, a za bardzo przed siebie, i nie miał szans dojść do piłki. No ale natychmiast doskok, tutaj na 30 metrów już piłka odzyska na Brawo, niebiescy, tak? To trzeba robić tutaj te próby ataku w ogóle, czy rozpoczęcie jakiegokolwiek ataku GKS-u Byłhatów gdzieś pod koniec własnej połowy w okolicy w linii środkowej. Tak powiedzmy, od 35 metra aż do połowy boiska kończą się natychmiast skokiem niebieskich odbiorem piłki. Teraz kolejna próba ofensywna szkatuła do Janoszki, ale dobrze to przewidział grający z numerem 9, Gancarczyk. On wybił piłkę do tyłu, na szczęście jeszcze tam zdążył. Na szczęście, patrząc z perspektywy GKS, u zdążył jeden z defensorów, bodajże Mateusz Gancarczyk wybił piłkę w aut, Nie będzie więc rzutu różnego. 34 minuta, łapie piłkę w dłonie szkatułę, cofany przez sędziego Łężnego, aby z właściwego miejsca ten został wykonany, a to cofanie trwa. Czas leci na korzyść ruchu, aż do zakończenia spotkania jeszcze naprawdę bardzo daleko. Nawrocki, teraz dla pewności ruch wycofał piłkę, aż do Bieleckiego. Natychmiast do Nawrockiego ona wraca. Kulejewski z lewej strony jest szeroko ustawiony szkatuła. Od razu wprowadzenie piłki tam. która który no dość powiem szczerze, schowany w tym spotkaniu, przynajmniej w pierwszych 34 minutach, Ecik mało aktywny albo dobrze pilnowany przez Bełchatowia. Na teraz w polu karnym, własnym polu karnym próbował interweniować gancarczyk. Niezbyt dobrze wybita piłka. Janoszka Januszka ją przyjmuje, zagranie do Szczepana, ten szukał Januszki, szkoda, że trafił w jednego z obrońców, jeszcze jedna próba rulety, a więc widać, że na takie sztuczki ma dzisiaj chrapkę Daniel Szczepan, tym razem nie wyszło to zbyt dobrze, futbolówka została stracona. No i Bełchadów zmuszony do grania długą piłką, gdzieś na połowę w poszukiwaniu flaszki. No, takie granie oczywiście nie sprawi, przynajmniej w teorii, wielkich problemów w defensywie niebieskich. A w dodatku, jeżeli ta piłka jest jeszcze zagrana, także opuszcza boisko, to już tym bardziej. Kulejewski z autu do Nawrockiego Pokazuje się Neugebauer. Od razu bez przyjęcia. Kierunkowo ta piłka zmieniona, Jest strona, jej biegu do Kasolika. Jest znowu Kasolik. Niecelne, za krótkie tym razem podanie, gdzieś w okolicy Tomasza Wójtowicza. Przejął to wszystko Michał graczyka więc musi dzisiaj Konrad Kasolik popracować nad podaniami, bo te piłki grane po ziemi lub blisko ziemi są niestety niecelne. Już któreś z rzędu takie zagranie Konrada, co do którego trudno się przyczepić o cokolwiek w grze defensywnej, to jednak te zagrania do przodu są, są mało precyzyjne. Póki co. Ale mogę się tutaj uśmiechnąć. Mówiłem o tym, że największą zmorą komentatora jest to, kiedy no, krytykujemy jakiegoś zawodnika, czy oceniamy go surowiej za pewnego rodzaju zagranie. To on za moment właśnie w ten sposób zamyka usta. Ja tak mówiłem o przemysłu Szkatule między innymi w Lublinie, kiedy parę, parę dośrodkowa nie zepsuł, zagrywając na pierwszego obrońcę. No i właśnie to mu wypomniałem, a on później zaliczył dwie asysty, a więc nie mam nic przeciwko temu, żeby Konrad Kasolik także popisał się dzisiaj jakimś dobrym podaniem, najlepiej penetrującym gdzieś obronę Bełchatowa. Nawet życzę mu oczywiście asysty. Czemu by nie? A teraz dobra interwencja, dobre wyprzedzenie rywali przez Kasolika. Piłka poleciała jednak na głowę Klapnika, nie udało się jej przejąć. Jeszcze następuje próba. Foszmańczyk na 25 metrze do... Szczepana, Szczepana ścianę z Janoszką. Z lewej strony jest szkatuła. Gdyby dobrze zagrał piłkę, Przemek szkatuła teraz do jednego z niebieskich, ale jeszcze szansa, bo przyjmuje piłkę. Mokrzyski, Faszmańczyk, płaskie uderzenie. Dobrze broni Komar. To była najlepsza okazja do podwyższenia prowadzenia dla niebieskich. Nie była może ona stuprocentowa. Niemniej jednak kolejny błąd był Hatowian w wyprowadzeniu piłki. Strzela z nieco za zasłony takiej ludzkiej, bo troszkę utrudniał interwencję. Jeden z obrońców był Hatowa swojemu bramkarzowi. Tutaj fatalne zagranie Ganzarczyka podanie Wszerz własnego pola karnego, ostatecznie to wszystko przyjmuje. Foszmańczyk strzela troszkę za bardzo blisko środka bramki. Gdyby przy słupku przymierzył kapitan niebieskich, myślę, że byłoby 2 do 0. Ale Foszmańczyk znów przy piłce, znów w ataku ruch. Neugebauer zewnętrzną częścią stopy do podłączającego się szkatuły. Ten jest na wysokości pola karnego Dośrodkowanie Tam się włączył do akcji Janoszka. Szukał główki, ale został uprzedzony przez chyba klabnika. więc kolejny napór niebieskich może się gra ruchu podobać. To spotkanie wydaje się być pod absolutną kontrolą zespołu Schorzowa i GKS Bełchatów w tych pierwszych 37 minutach nie miał absolutnie nic do prowadzenia, choć do powiedzenia, przepraszam, choć e, przypomnijmy, że była okazja do objęcia prowadzenia wtedy, kiedy ruch raz tylko zdrzemnął się we własnej e, defensywie. Czy będziemy mieli drugi rzut karny, bo przewraca się Mokrzycki? Nie, jednak gramy dalej. Wycofana piłka znowu do Foszmańczyka. Ten tańczy z piłką na 17 metrze. Uderzenie Foszmańczyka! Gol! 38 minuta, 2 do 0! Kopia akcji sprzed kilku chwil, kiedy mówiłem, że gdyby uderzył bliżej słupka, Tomasz Foszmańczyk i nieco mocniej mielibyśmy bramkę No i tak zrobił w tym momencie Ładnie znaleziony Fosa przed linią pola karnego Przez Mokrzyckiego Przyjął piłkę, jeszcze sobie z nią trochę zatańczył Z lewej nogi na prawą, z prawej na lewą Ostatecznie prawą nogą uderzył Foszmańczyk Z 20 może Może nieco bliżej metra I przy słupku piłka uderzyła w boczną siatkę I poza zasięgiem Kajwina Komana W ten sposób ruch zdobywa drugą bramkę Co nas absolutnie cieszy 20 metr, uderzona piłka Zakręcona dużo lepiej Niż to miało miejsce przy tej poprzedniej próbie. No i wielkie brawa dla Mokrzyckiego, który do końca walczył o piłkę, zabrał ją Waldemarowi Gancarczykowi. Popatrzył, miał czas na to, żeby jeszcze podnieść głowę w polu karnym. Wycofał piłkę do Foszmańczyka, który wiedział, gdzie ma być. Spodziewał się, Foszmańczyk, tego, co za moment nastąpi. A to, co nastąpiło, jest dla nas bardzo przyjemne. Od 38 minuty ruch Chorzów prowadzi już 2 do 0, więc wielka radość przy Cichej 6 i to o czym mówiłem powołując się na słowa trenera Skrobacza. Bardzo ważne jest strzelenie drugiej bramki, która daje już psychologiczny komfort, ale trzeba też pamiętać co mawia inny szkoleniowiec, czyli Czesław Michniewicz, który uknął kiedyś takie powiedzenie, że 2 do 0 to najbardziej niebezpieczny wynik, no bo gdy się traci bramkę kontaktową, no to potem zaczynają się nerwy, ale znowu są te rwy po stronie zespołu z Bełhatowa Strata na własnej połowie. Przejął futbolówkę Daniel Szczepan. Zdecydował się na strzał, widząc, że nic więcej z tego się nie, nie uda wywalczyć. I takie płaskie uderzenie. Nieco kłopotów, jednak sprawiło Komarowi, który w taki dość ekwilibrystyczny sposób rzuci się do piłki lecącej w środek bramki. To dziwne, że miał z nią kłopoty golkiper Bełchatowian, ale on tym razem wyszedł z tego pojedynku zwycięsko. No i Bełchatów. Teraz już nie ma absolutnie drużyna trenera Rachwała Nic do stracenia. Ostre wejście w nogi Kasolika. Nie wiem, czy tutaj. Nie powinno być żółte kartki, ale nie będziemy sędziować, nie będziemy odbierać pracy panu Szymonowi Łężnemu. Skoro uznał, że faulu nie było, to tego się będziemy trzymać. A więc mamy wynik 2 do 0, piłkę dla niebieskich, no i znokautowany, można powiedzieć. A jeżeli nie znokautowany, to na pewno mocny knockdown zaliczony przez zespół brunatnych. Dwa stracone gole, dużo błędów, niepotrzebne podania we własnym polokarnym, mnóstwo strat, same zagrożenia. Jak pokazują statystyki, sześć celnych strzałów niebiescy oddali. W tym meczu, przy tylko jednym zespołu hatowskiego ale pamiętajmy, że to była groźna akcja, no i gdyby nie dobra interwencja Kuba Bielickiego, mogłoby to być różnie. No ale po to właśnie stoi Kuba w bramce, żeby łapać piłkę. Teraz świetna akcja foszmańczyk na wolne pole. Januszka będzie bramka. Niestety nie złapał się za głowę. Ecik, bo to była świetna akcja piłka rzucona, bije brawo tu to chyba Tomaszowi Foszmańczykowi ecik, bo znakomicie w trójkącie na jeden kontakt rozprowadzona ta piłka rzucona, ostatecznie nad głowami obrońców ecik na wolne pole, chciał jeszcze wystawić piłkę na piąty metr do stojącego tam Szczepana. Gdyby to podanie doszło do adresata, mielibyśmy cudowną akcję niebieskich i no tylko nogę wystarczyło dostawić, ale w tym wszystkim dobrze też odnalazł się Adam Dobosz w ślizgiem, wybijając piłkę na rzut rożny. Jest dośrodkowanie Szkatuły, piłka wybita, ale wciąż zagrożenie dla bramki gości nie ustąpiło. Teraz dalekie wybicie gdzieś tam w okolice środka boiska przyjmują piłkę niebiescy Neugebauer. Dla pewności wycofał ją do własnego bramkarza, czyli Kuby Bieleckiego. No i spokojnie niebiescy, całkowita kontrola, całkowita dominacja nad tym spotkaniem, nie tylko dwie strzelone bramki, nie tylko sześć razy więcej oddanych celnych strzałów, ale też posiadanie piłki, kreowanie gry, taka optyczna przewaga jest całkowicie po stronie niebieskich, a teraz nie radzą sobie w ogóle z tymi zwonami piłkarzy z cichej rywale. Kolejny faul, tym razem Waldemar Gancarczyk skrobnął gdzieś po piętach Tomasza Foszmańczyka i piłka dla ruchu już zresztą rozegrana, Mokrzycki, Nawrocki. Teraz tylko dwóch piłkarzy ruchu na własnej połowie. Oczywiście nie liczę tutaj Kuby Bieleckiego, mówię tylko o graczach z pola. Kasolik, długa piłka tam do Wojtowicza. Poszukiwanie tego wahadłowego. Ładnie się Tomasz Wojtowicz obrócił z piłką. Ma dwóch rywali, ale minął ich. Ładnie Fred w pole karne Wojtowicz, Szczepan. Nie ma tutaj z czego uderzyć. Jeszcze próba Szczepana. Będzie trzeci gol. Tak jest! Bramka! 42 minuta. I to jest przemysła szkatuła. Ależ ma nosa ten piłkarz do strzelania bramek lub asystowania. I mamy 3 do 0. I to jeżeli nie był knockdown, no to to już jest knockout chyba przy cichej. Tak się wydaje. Świetna akcja z prawej strony wszedł w pole karne Tomasz Wojtowicz. Mimo, że dwóch rywali było przy nim To poradził sobie z boku Zaatakował szesnastkę Podał tę piłkę jeszcze do Szczepana Daniel Szczepan zauważył, że za bardzo nie ma jak uderzyć No ale jeszcze sobie tę piłkę dziubnął Jeszcze oddał strzał, niezbyt silny jednak Z tej trudnej pozycji Odbił ją do boku, mówi o piłce Oczywiście Kevin Komara Piłka spadła prosto W kierunku nadbiegającego Z lewej strony naszego lewego wahadłowego Przemysława Szkatuła Ten w noc do siostrego kąta jeszcze zdał Niemal zerowego konta, jeszcze zdołał piłkę wepchnąć do siatki w ten sposób. Ruchorzów prowadzi z zespołem GKS byłhatów już 3 do zera, więc pierwsza połowa zagrana na szóstkę z plusem, można powiedzieć, przez niebieskich łatwość dochodzenia do sytuacji bramkowych, no i przede wszystkim kończenie tych sytuacji. To dzisiaj. Rzecz, którą ich Chorzowianie imponują nam w każdym calu, i bardzo nas to oczywiście cieszy. I mamy ochotę na więcej, bo wiemy, że jeżeli rywal ma problemy, jeżeli ma słaby dzień, no to warto to wykorzystać. Warto budować swój optymizm, warto budować także lepszy bilans bramkowy, bo i to może mieć oczywiście duże znaczenie w przyszłości w tym sezonie. Ale nie popadajmy też tutaj w jakiś specjalny samozachwyt. Róbmy swoje na razie ruch robi swoje w sposób znakomity. Od 30, przepraszam, od 40 drugiej minuty prowadzi z GKS-em Bełchatów już 3 do 0 Przemysław Szkatuła. Double, double można powiedzieć w tym sezonie, bo ma już na, samym, na swoim koncie Przemysław dwie asysty i dwie bramki w trzech spotkaniach, na no, więc troszkę kibice narzekali, że przychodzi do ruchu piłkarz, który dużo klubów zwiedził, gdzie nigdzie na dłużej nie zagrzał miejsca. To nie wiadomo, czy to będzie wzmocnienie. No, te pierwsze mecze pokazują, że to jest znakomite wzmocnienie e, ruchu Chorzów. Ale chwalmy także Wójtowicza za tę akcję, bo i ten prawy wahadłowy on ją zaczął. On się świetnie tam zabawił wręcz z obrońcami ruchu, który próbuje szukać czwartej bramki. Foszmańczyk e, Mokrzycki z 35 metrów przełamała ręce piłka e, Komara, ale z Szczęśliwie odbić się dla Bełchatowian I wylecieć na rzut rożny Mogło być już 4 do 0 Mokrzycki czyli jego można by powiedzieć W zasadzie zagranie firmowe To co znamy z jego strony najlepiej A więc niesygnalizowane uderzenie Z 20-30 metrów Tutaj było takie no pomiędzy 25 a 30 Tak powiedzmy 30 metr Tak bym postawił na tę odległość Było miejsce, był czas więc była też próba Piłka skozłowała tuż przed Komarem a więc taki Knuckle shot jak się mawia z angielska piłka trudna dla bramkarzy no i te ręce skrzyżowały Komarowi no, jednak mimo wszystko celny strzał został przez niego narzut rożny sparowany a po tym kornerze wielkiego zagrożenia dla bramki bramkarza nie było Kevin Komar jednak trzykrotnie już musiał piłkę z siatki wyciągać, a więc no Nie będziemy bramkarza, nie był hatowskiej drużyny chwalić. Zostawimy to trenerowi Rachwałowi. Natomiast ciekawy też obrazek po bramce na 3 do 0. Niewzruszony kompletnie Jarosław Skrobacz obserwował radość swojej drużyny z kamienną twarzą, a więc widać, że że trener ruchu zachowuje tutaj zimną głowę i twardo stąpa po ziemi, a my się cieszymy my obserwatorzy tego meczu mamy olbrzymie powody do radości, do dumy z gry niebieskich, bo wygląda ona w tej pierwszej połowie rewelacyjnie, dwie minuty jednak jeszcze pogramy, a w zasadzie półtorej, bo, ponieważ dwie minuty dorzucił nam arbiter, ale już 30 sekund to znożyło upłynąć no i teraz ruchorzów wrzucił sobie trójeczkę delikatnie zwolnił, oszczędza paliwo, Miał oddana piłka zespołowi z Bełchatowa, który próbuje wymieniać podania gdzieś w okolicach środka bojca. Bardzo daleko od naszej bramki. Cały zespół niebieskich cofnięty na swoją część boiska stara się już doczekać z tym 3 do 0 do przerwy. Nie ma sensu się tutaj porywać i na, za wszelką cenę szukać czwartej bramki. Oczywiście, jeśli będzie okazja, chętnie z niej niebiescy skorzystają, ale na razie warto troszeczkę oddechu złapać, troszkę uspokoić głowy, nie dać się tutaj ponieść euforii. Na razie mamy jednak rzut wolny dla zespołu Bełchatowskiego. Jeden z bardzo, bardzo rzadkich obrazków, a więc stały fragment gry na połowie niebieskich. Już arbiter z Kluczborka, Szymon Mężny zaznaczył sprejem, z którego miejsca ma być ta piłka uderzana, z którego, w którym miejscu może stać trzyosobowy, jak zdecydował Jakub Bielecki, mur zespołu niebieskich. No wygląda na to, że będzie chyba tutaj próba bezpośredniego uderzenia, choć do dobre 30 parę metrów jest do bramki Bieleckiego. Nad murem to uderzenie, ale w boczną siatkę nawet nie, nawet nie dotknęła bocznej siatki. Piłka kopnięta tutaj przez Adama Dobosza, środkowo obrońca Bełchatowskiej drużyny. Chciał strzelić bramkę, no która wlałaby troszeczkę, troszeczkę nadziei w serca kibiców z Bełchatowa, ale tak się nie stało. Dobre pół metra obok krótkiego słupka i wciąż 3 do 0 dla niebieskich. My już wyczekujemy końcowego gwizdka za moment przerwa. Ja Państwu uruchomię w naszym playerze prostą przerwę muzyczną, tak żeby wypełnić ten czas antenowy, bo właśnie w tym momencie Szymon Łężny zaprasza nas na przerwę, a więc słyszymy się za mniej więcej 15 minut. Na razie ruch Chorzów po znakomitej pierwszej połowie prowadzi z GKS-em 3 do 0. Wynik w 23 minucie strzałem z rzutu karnego otworzył Michał Mokrzycki w 38 minucie, więc równo kwadrans później na 2 do 0 trafił Tomasz Foszmańczyk, a w 42 póki co ustalił wynik przynajmniej tej pierwszej połowy w tuła trafieniem na 3 do 0. Brawo niebiescy, oby tak dalej, a my słyszymy się za około 15 minut. Ruchu Chorzów. Wracamy na ulicę Ciechą 6 w Chorzowie dzisiaj bardzo głośną trzykrotnie kibice zgromadzeni na tym stadionie w Chorzowie mieli okazję do tego, aby cieszyć się postrzelanych strzelanych bramkach. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie również będzie obficie w gole. Ta druga połowa właśnie się zaczęła. Wracając do pierwszych 45 minut, to przypomnę raz jeszcze 23 minuta. Michał Mokrzycki z rzutokarnego, karnego 38, Tomasz Foszmańczyk 42, Przemysław Szkatuła i ta trójka zdobywała bramki dla niebieskich goście. Na razie bez bramkowych zdobyczy i to nas cieszy 3 do 0 dzięki temu wynikowi ruchorzy w wirtualnej tabeli drugiej ligi, e drugiej ligi, prowadzi, prowadzi, przewodzi stawce z siedmioma punktami na koncie na pierwszym miejscu, ale pamiętajmy oczywiście, że kolejka trwa, ruch rozpoczyna to sobotnie, granie wczoraj odbyły się, no w zasadzie miały, można, można powiedzieć, odbyć się dwa spotkania, w jednym z, z nich, no nie udało się zawodów dokończyć, konkretnie w starciu zespołów Wigry, w Suwałki i Olimpii Elbląg padł wynik 1 do 0, wygrana gospodarzy natomiast nie odbyło się ostatecznie do końca spotkanie znicza Pruszków. Ten zespół przegrywał 0-1 na własnym stadionie z ekipą poznańskiego Lecha, z rezerwami oczywiście poznańskiego Lecha, ale po pierwszej połowie zawody przerwano ze względu na awarię oświetlenia. Ale tabelę zostawmy, będziemy ją sobie analizować po zakończeniu kolejki. Pamiętajmy, że w piłce nożnej pokora jest rzeczą bardzo ważną, a więc spokojnie zaczekajmy na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu. Na razie jest oczywiście bardzo, bardzo przyjemnie, bo niebiescy prowadzą 3 do 0, ale zachowajmy chłodną głowę. Najlepiej poszukać jeszcze jednej bramki, i jeszcze jednej, ile się da. Tak powinien grać ruch Chorzów, a więc atakować bez względu na aktualny wynik. W tej chwili piłka w rękach z bramkarza gości, a więc Kevina Komara po dośrodkowaniu Tomasza Wójtowicza. To jest, myślę, po dośrodkowaniu w zasadzie po strzale, można powiedzieć, a nie dośrodkowaniu, bo to była próba uderzenia. Natomiast wracając do Kevina Komara i reszty piłkarzy Bełchatowa, to oni dzisiaj rozpoczęli to spotkanie w składzie, w obronie z numerem 77 Mateusz Gancarczyk, z 38 Martin Klawnik, z 6 Adam Dobosz i z dwójką Mateusz Szymorek, w pomocy 11. Szymon Sałtysiński, 9. Waldemar Gancarczyk, 23. Michał Graczyk, 8. Artur Golański i 7. Damian Warnecki, z przodu z 10. Dawid Flaszka. Niebiescy w bramce numer 82. Jakub Bielecki, następnie w obronie dwójka Konrad Kasolik, 98. Filip Nawrodzki, 73. Bartłomiej Kulejewski, 5. Tomasz Wójtowicz, 99. Tomasz Neugebauer, 8. Michał Mokrzycki, 7. Przemysław Szkatuła, 14. Łukasz Janoszka, 10. Kapitan zespołu Tomasz Wasz i 95. Daniel Szczepan. Tak wyszły te oba zespoły w takim zestawieniu personalnym. No i ta pierwsza połowa miażdżąca w wykonaniu ruchu chorzów. Nie bójmy się tego powiedzieć z dumą 3 do 0. Ale teraz dośrodkowanie w nasze pole karne, piąstkowanie Bielickiego. Dobrze spisał się na przedpolu golkiper niebieskich. bez zarzutu można by powiedzieć, bo to nie była zła piłka. To było naprawdę zagrożenie dla bramki niebieskich. Co ciekawe, mimo tego, że zespół trenowany, prowadzony przez Patryka Rachwała przegrał pierwszą połowę 0 do Trzech. W dodatku jeszcze jeden z piłkarzy, konkretnie Mateusz Gancarczyk, ukarany żółtą kartką po faulu na Przemysławie Szkatule, nie zdecydował się, się szkoleniowiec gości na zmiany w składzie. I po jednej, i po drugiej stronie oglądamy tych samych graczy, których oglądaliśmy także przed przerwą. Ale optyczna, delikatna taka przewaga teraz w tym momencie po stronie Bełchatowian. Próbował Graczyk, nadbieg jeszcze na piłkę grający... A nie, przepraszam, tu mamy grającego z 15 Marcina Kowalskiego, a więc wygląda na to, że była zmiana w Zespole Niebieskich, a więc troszeczkę się pospieszyłem mówiąc o tym, że bez zmian. No Bardziej skupiałem się oczywiście na drużynie gości, bo to bardziej było prawdopodobne, że tam będzie dochodziło do Roszat. Do, do Tymczasem oglądamy od początku tej drugiej połowy Marcina Kowalskiego z numerem 15, Umknęła mi ta zmiana Przyznam się szczerze, więc szybciutki rekonesans. Kto opuścił z boisko? Chyba Przemysław Szkatuła, który nabiegał się w tej pierwszej połowie. Był troszeczkę poobijany, ale też pamiętajmy, że swoje już zrobił. Jest jednak drugie dośrodkowanie. Zobaczmy co teraz. Próba jeszcze strzału Mateusza Kancarczyka. Bardzo nieudana. A ja patrzę teraz na plecy piłkarzy, którzy odwracają się, przechodząc do ataku. I faktycznie nie ma już na boisku Przemysława Szkatuły. Od 46. minuty jego miejsce zajmuje Marcin Kowalski, a więc zmiana na. Lewym wahadle, być może podyktowana kwestiami zdrowotnymi. Trener, trener zespołu gospodarzy Jarosław Skrobacz mówił na briefingu przedmeczowym, że kilku jego zawodników jest niepewna występu ze względu na drobne urazy po meczu w Lublinie. No i ta zmiana zaraz po przerwie. Kowalskiego za szkatułem. Może sugerować, że to właśnie Przemysław Szkatuła był jednym z tych zawodników, którzy wybiegli dzisiaj na boisko nie do końca zdrowi. Tym bardziej cieszy i buduje tego zawodnika fakt strzelonej drugiej w tym sezonie bramki. Ale od drugiej połowy oglądamy już na jego pozycji. Marcina Kowalskiego, a więc piłkarza, który w poprzednim sezonie miał pewne miejsce w składzie, a teraz na razie przegrywa rywalizację z, ze Szkatułą, ale no patrząc na liczby Przemka, trudno się temu dziwić, choć oczywiście też ściskamy kciuki za, za Marcina Kowalskiego, który z pewnością też ma coś do udowodnienia. Teraz piłka w pole karne niebieskich, ale poza zasięgiem kogokolwiek, poza Jakubem Bieleckim, taka przebieżka golki pera ruchu, jeszcze po piłkę na bok pola karnego, to też się może przydać, spowoduje dogrzanie mięśni, które mogły troszeczkę ostygnąć w przerwie. No i zobaczymy jak wpłynie też ta pauza w grze na zespół GKS-u, czy trener Rachwał dokona jakiś znaczący korekt. Póki co widzimy, że w tych pierwszych pięciu minutach drugiej połowy dużo, dużo wyżej grają zawodnicy z Bełchatowa. Wciąż też na lewym skrzydle Szymon Sołtysiński, na prawym Tamian Wardecki. Oni zaczęli odwrotnie, ale mniej więcej po kwadransie zamienili się stronami i taka e, sytuacja z właśnie Sołtysińskim na Lewym skrzydle i Warneckim naprawem trwa do teraz. Teraz ładne podanie tym razem do Michała Graczaka. Jeszcze próba uderzenia! Odchodząca piłka od światła bramki to uratowało ruchu do gola, bo został tam bez krycia Artur Golański. Lewa noga, no i na szczęście dla ruchu pomocnik brunatnych uderzył no w taki sposób, że piłka odkręcała się ze światła bramki. Chyba by nie zdążył tutaj z interwencją Jakub Bielecki, gdyby prawą nogą, a więc dokręcając piłkę bliżej długiego słupka. Uderzył, bramka, uderzył napastnik czy też ofensywny pomocnik GKS-u Bełchatów. Miał pretensje do swoich piłkarzy o to. Trener Skrobacz. Nie podobało się to, że tak łatwo niebiescy dopuścili do strzału. To 3 do 0 może oczywiście spowodować, że lekkie rozprężenie się wkradnie, a tego typu interwencje słowne, reprymendy ze strony szkoleniowca mają ich z powrotem przywołać do pionu. Teraz Szczepan ładnie rozprowadził piłkę Gebauer Znowu Mokrzycki gdzieś tam się czaił na strzał, ale już chyba wiedzą piłkarze GKS, że to jest bardzo groźny element w wykonaniu Michała Mokrzyckiego, dlatego takie wyjście do do niego. I już nie było z czego uderzyć. Teraz Januszka ładnie rozegrał piłkę z Kowalskim. Próba dośrodkowania lewego wahadłowego zakończyła się wybiciem piłki na rzut rożny przez wracającego do defensywy Waldemara Gancarczyka. Będziemy mieli kolejny rzut rożny w tym spotkaniu. Tym razem Tomasz Neugebauer, a więc nasz Chorzowski. Totti oczywiście z pewnym przymrużeniem oka, ale to nawiązuje do tych nisko opuszczonych getrów młodego pomocnika ruchu Chorzów. Zobaczymy, jak wykona on ten stały fragment. 50. Ta trzecia minuta gry. Chyba będziemy mieli bezpośrednie dośrodkowanie w pole karne. Tak jest. Zobaczmy. Golański. On był pierwszy na linii dośrodkowania. Wybił tę piłkę daleko przed pole karne. Jeszcze w górę wyskoczył Wójtowicz. Piłka w posiadaniu niebieskich. Mokrzycki dla bezpieczeństwa do tyłu. Do własnego bramkarza Jakuba Bielickiego I tak będziemy za chwilę świadkami budowy kolejnego ataku pozycyjnego w wykonaniu. Lidera Uniar drugiej ligi, ale oczywiście z pewną gwiazdką, a pod tą gwiazdką wyjaśnienie, że to jest oczywiście tabela wirtualna. Na obecny stan przed nami jeszcze sześć spotkań tej kolejki, a więc wiele się może jeszcze wydarzyć. Dzisiaj czekają nas m.in. pojedynki hutnika Kraków z pogonią siedlce. Sokoła Ostróda z KKS M Kalisz, Wisły Puławy z garbarnią Kraków, czy bardzo, bardzo ciekawe zawody w wykonaniu stali Rzeszów i hojniczanki, to jest aktualny wicelider oraz lider patrząc na tabelę z przed jej rozpoczęcia, mówi oczywiście o kolejce, a więc to takie spotkanie na szczycie hitowe, można by powiedzieć. A jeżeli chodzi o mecz znicza pruszków z rezerwami Lecha, to to spotkanie zostało dzisiaj dokończone, no i nie zmienił się wynik, a więc ten, który się utrzymał przed zgaszeniem świateł w pruszkowie, czyli 1 do 0 dla zespołu z Poznania. Takim wynikiem ten mecz się zakończył. Dziś dokończenie miało miejsce, jak mówiłem, awaria oświetlenia i takie rzeczy się zdarzają. Tymczasem coraz śmielej poczyna sobie zespół SB-Hatowa. Była próba strzału zablokowana przez obrońców niebieskich i rzut rożny dla drużyny. A z ulicy Sportowej w Bełchatowie. Piłkę ustawia chyba Marteusz Gancarczyk, jeśli dobrze dostrzegłem. Numer 77 na, na plecach. Zobaczymy, jakie będzie rozwiązanie. Jest wrzutka w pole karne. No i piłka uderza w słupek. No proszę bardzo. Dość niespodziewanie się to wszystko tutaj stało. Ta piłka zakręcona jednak przez Adama Dobosza albo Artura Golańskiego. Ósemka na plecach, a więc to Golański. Piłka poleciała bardziej w światło bramki i spadła w zasadzie na samym dole już przy kontakcie z Murawą i uderzyła w słupek. Miał to pod Kontrolą ten swój krótki ruch bielecki, ale takie, sytuacje zdarzają się też w fudowalu dość rzadko. Teraz szybkie wyjście z kątem ruchu. Wójtowicz, nadbiegają mu dwaj partnerzy z lewej strony. Wybrał Janoszkę, troszkę za mocne do podania, ale chyba będzie jeszcze rzut rożny dla ruchu Chorzów. Tak jest, użyty gwizdek przez arbitra, którym jest przypomnę. Szymon Młężny z Kluczborka. wydawało się, że nic z tego już nie będzie, bo troszkę za mocno tutaj wyrzucił Wójtowicz Janoszkę z tą piłką poza plac gry, ale interweniujący obrońca nie utrzymał jej w boisku, a więc będziemy mieli corner i teraz. Do Donegiego Bauera schodzi Januszka, daje mu opcję krótkiego rozegrania. To oczywiście wyciągnie dwóch piłkarzy Bełchatowskiej drużyny z pola karnego. To jest też zabieg taktyczny, często stosowany przez trenerów. Takie zejście Janoszki powoduje, że rywal dwóch piłkarzy musi stracić. Jednak krótko do Januszki zagranie, tam skakał Kasolik, był tam także jeden z obrońców, chyba Martin Klabnik. On ucierpiał, trzyma się teraz za łokieć, takie mam wrażenie. To był jednak Artur Dobosz, numer 6, a więc tu jakieś zderzenie w walce o piłkę pomiędzy. Między Doboszem a Kasolikiem, wychodzącym w górę, i trafiony w łokieć obrońca GKS-u Bełchatów. Ale już chyba wszystko w porządku, za moment będzie mógł kontynuować grę. No, łokieć czy kolana to takie stawy, które są bardzo narażone na, na bolesne zbicia, ale dość szybko to ten ból przechodzi i wtedy można grę kontynuować. 56. minuta, jest pierwsza zmiana w zespole. Gości, a nawet dwie chyba, a może nawet i trzy, bo chyba któryś z piłkarzy stojący, stojących w strefie zmian jeszcze na chwilę cofnął się do ławki rezerwowych, ale tylko po to, żeby być może zmienić obuwie. Nie wiemy, jakie tutaj ma uwagi sędzia techniczny, a może trener Rachwał zdecydował się na małą korektę i najpierw dokona jednej zmiany, a te dwie wstrzyma. Zobaczymy. Tak czy inaczej, trzech piłkarzy było gotowych. W tej chwili został tylko jeden tam w strefie zmian, mianowicie grający z numerem 29 Mizera to jest zawodnik. Kamil Mizera tak ma, tak ma na imię. Tymczasem na trybunach mamy taką małą wojenkę pomiędzy kibicami obu klubów. Chwani ruchu, ale to może za chwilę, bo prosta padła piłka w poszukiwaniu Szymona Sołtysińskiego. Radzą sobie na razie obrońcy ruchu, choć piłkarz z Bełchatowa wciąż futbolówki nie stracił. Jeszcze wycofana do Szymorka, do środkowania i tam dobrze ustawiony Bartomiej Kulejewski, ale piłka będzie z autu dla Bełchatowian. No, którzy grają dużo lepiej na początku tej, może nawet nie na początku, bo to już 13 minuta drugiej połowy, ale wygląda, gra Bełchatowian lepiej. Oczywiście wynik ma wpływ zdecydowany na to, co się teraz dzieje. Będą jednak trzy zmiany. Oprócz mizery, gotowy do wejścia jest także Marcin Ryszka. Ten piłkarz pojawi nam się na boisku. Najpierw, właśnie zmiana młodzieżowiec za młodzieżowca. Mizera na murawie się nam melduje. Wchodzi do gry także. Oznaczony numerem 72 Adrian Belka, no i ten wspominany przeze mnie Kamil Mizera. Więc tych trzech piłkarzy pojawia się na placu gry, a opuszcza murawę m.in. Artur Golański, a więc no dość kluczowy zawodnik dla zespołu GKS. nie musi być niezadowolony z jego postawy. Trener Rachwał Waldemar Gancarczyk również zszedł na ławkę rezerwowych, a więc jemu też już za udział w tym spotkaniu dziękujemy. Trzecim piłkarzem, który zszedł z boiska w zespole pole drużyny z Bełchatowa. To za moment. Ta informacja za chwilkę. Jak tylko uda mi się ją zdobyć. Teraz nieudana nie, nie, nie indywidualna próba przedarcia się prawą stroną w wykonaniu chyba Warneckiego i będziemy mieli akcję wznawianą od bramki przez Jakuba Bieleckiego. Nie, to był jednak Mizera. On zmienił Warneckiego, a więc stąd ta pomyłka. No więc wszystko już jest jasne. Mizera w 50... W 58 w zasadzie minucie, tak to trzeba powiedzieć, melduje się za Warneckiego, a więc piłkarz w tej samej pozycji atakował, choć nazywał się już inaczej, a także te dwie pozostałe zmiany, o których mówiłem, a więc do środka pola z numerem 72 Adrian Belka w miejsce Waldemara Gancarczyka, a także zmieniający Artura Golańskiego na boisku melduje się Marcin Ryczka z numerem 17, ta. Trójka zawodników będzie się nam prezentować przez te ponad pół godziny, bo jeszcze tyle mniej więcej czasu pozostało do zakończenia zawodów, a więc jeszcze tych trzech punktów ruchowi nie dopisujmy jeszcze. Bądźmy pokorni. Mamy też dwie zmiany w zespole Niebieskich. Piotr Kwaśniewski na prawym wahadle zastępuje Tomasza Wój Wójtowicza, więc taka zmiana Dość oczywista, która także miała miejsce w Lublinie. Wójtowicz miał duży udział przy trzecim trafieniu dla drużyny niebieskich, a więc wielkie brawa za ten występ. A druga zmiana to Jakub Siwek, który zajmuje miejsce Łukasza Janoszki, a więc takie ja mam wrażenie oszczędzanie kolejnego zawodnika, który pamiętajmy, też w ostatnim czasie zmagał się z trudnościami, z problemami zdrowotnymi. Łukasz zadebiutował w tym sezonie, zaczął sezon z ławki rezerwowych meczu z pogonią siedlce w Lublinie. Grał od początku, został zmieniony w drugie. Połowie. I dzisiaj również zostaje zmieniony przed zakończeniem spotkania. Co ma po prostu za zadanie. Od po, o, gdzieś oszczędzać jego, e, jego siły. A Piotr Kwaśniewski melduje nam się na prawym wahadle. Zobaczymy z jakim skutkiem, podobnie jak Jakub Siwek, a więc bardzo młody piłkarz, który z dobrej strony pokazał się w pierwszym spotkaniu, wychodząc troszkę nieoczekiwanie w podstawowym składzie przeciwko pogoni siedlce. Później to miejsce, pewny plac, jak mawiają Ślązacy, stracił. No ale rywalizacja trwa i ma te pół godziny. Kuba Siwek, żeby pokazać, co potrafi. Teraz ruchy zaatakował, ale nie udało się przedrzeć w pole Był hatowianie przejęli piłkę, próbują w szybszym. Tempie rozgrywać futbolówkę, jakby troszeczkę podkręcić tempo. Zobaczymy, czy przyniesie się to, przyniesie to jakieś korzyści zespołowi z Bełchatowa. Na razie przeszedł na lewą stronę do Sołtysińskiego. Piłkarz schodzi do środka na prawą nogę. Chyba nie miał zbyt okazji do strzału, zbyt chęci na strzały. Jeszcze próba rozegrania na szczęście dla ruchu. Pogubili się w tym zawodnicy w białych strojach, bo, bo w takich dzisiaj przyjechali Bełchatowianie. Oczywiście takie zielone wstawki, czarne numery na plecach, czarny pasek też na klace pierciowej, czyli te barwy górnicze. No, a jeżeli chodzi Niebieskich, no to na niebiesko, a więc wszystko zgodnie z tradycją. Tak to wygląda. 62 minuta, właśnie nam się rozpoczyna. Wciąż ruch prowadzi 3 do 0. Ta druga połowa dużo słabsza od pierwszej. Pewnie wynik to determinuje też świadomość prowadzenia. Trudniej się oczywiście zmotywować, zmobilizować do dalszych ataków, kiedy prowadzi się różnicą trzech goli. A gdy się z drugiej strony patrząc, przegrywa 0-3, no to jest taka chęć udowodnienia, że no coś nam nie wyszło, ale nie jesteśmy wcale tacy źli, tacy Słabi jakby wskazywał na to rezultat i JKS będzie do końca walczyło może nie o punkty już w tym meczu, nawet jeden nie sądzę, żeby był celem zespołu brunatnych, ale no zmniejszenie rozmiarów porażki to jest myślę teraz taki nadrzędny plan zespołu Patryka Rachwała. A ruch musi zrobić wszystko, żeby tę koncentrację odzyskać i punktować dalej przeciwnika. Foszmańczyk, Mokrzycki, jest z lewej strony Kowalski. Takie krótkie podanie, ale udało się przy piłce utrzymać się niebieskim. Znowu piłka na lewą stronę do Kowalskiego. Jest doświadkowanie przeciągnięte w pole karne. Tym razem źle dostawił lewą stopę do piłki popularny Kowal i piłka poleciała nad bramką. Szkoda, bo w polu karnym był i Szczepan i tam zamykająca akcję Siwek. Mam wrażenie, że ta dwójka czekała na dobrą rzutkę, ale się nie doczekała. No ale spokojnie, spokojnie. Mamy dobry wynik. Można wybaczyć tego typu błędy. Co innego, gdyby na tablicy widniał wciąż rezultat 0 do 0, ale to już dawno, dawno za nami. Ruch zagrał bardzo dobrą, koncertową wręcz pierwszą połowę i zbiera tego owoce. Ale trzeba zachować cały czas skupienie w defensywie. Teraz powalczył Mokrzycki. On tutaj nie odpuści, mimo że był ciągnięty za koszulkę. Podbiegnął i Bauer. przejęli piłkę Chorzowianie. Foszmańczyk z prawej strony boiska przy swojej ławce rezerwowych. Miękkie zagranie za linią obrony w poszukiwaniu Szczepana. Troszkę za mocne to dogranie, jednak i zdążył wyjść z bramki Kevin Komar, ubiegając Szczepana, który czeka wciąż na swoją pierwszą bramkę. Dzisiaj ma swój mały wkład w to, bo nie powiem jeszcze zwycięstwo, nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, ale na pewno ma swój wkład w otwarcie wyniku, a więc w zdobycie tej najważniejszej bramki, dającej prowadzenie, bo to właśnie napastnik niebieski, faulowany był w szesnastce przez Adama Dobosza, wtedy kiedy Michał Mokrzycki otwierał wynik, to udał się w pierwszej kolejności właśnie do Doszczepana bym podziękować za taką pseudo asystę, choć dla niektórych statystyków, wywalczenie rzutu karnego, którego kolega zamienia na gola, jest prawdą asystą. Zostawiamy to oczywiście do oceny każdemu z osobna. Najważniejsze, że padł gol i ruch wyszedł na prowadzenie. Później podwyższenie tego prowadzenia przez Tomasza Foszmańczyka. Pierwsza próba jeszcze wybroniona przez Kevina Komara, ale za drugim podejście ładny strzał bez szans. Był bramkarz zespołu z Bełchatowa. Mierzony techniczny, ale silne uderzenie przy słupku. No i z 20 metra Tomasz Foszmańczyk praktycznie, można by powiedzieć, zgasił, zgasił ten ogień, jeżeli chodzi o zespół bełchatowski. A teraz jest szansa na czwartego gola. Kowalski, tym razem dużo lepsza wrzutka. Na, na, niestety, dla ruchu nikogo w tym miejscu nie było, ale przyjął jeszcze piłkę Piotr Kwaśniewski, grający na prawym wahadle od drugiej połowy, konkretnie od 60 minuty. Jeszcze niebiescy, jeszcze piłka gdzieś fruwa w górze w polu karnym. GKS-u. Kwaśniewski, Foszmańczyk. No nie tracimy futbolówki, to może cieszyć. A teraz Nojge Bauer uderzył z 20 kilku metrów. Zablokował jednak ten strzał któryś z zawodników stających w polu karnym. I Bełchatowianie próbują wyjść z akcją. Pracą jednak piłkę. Kolejna próba niebieskich. Znów Mokrzycki był tam aktywny w 16. Ale tym razem poradzili sobie nasi przeciwnicy. Mówiłem o tym przed meczem, to jest zespół. Mówię o GKS-ie, który zamyka tabelę. No, duży ma oczywiście wpływ na to też minusowy dorobek, z jakim GKS zaczynał sezon, bowiem cztery punkty karnie zostały odjęte z powodu zaległości finansowych, no i po tej kolejce no, wygląda na to niewiele się zmieni. hatów nadal będzie ostatni, chyba, że dojdzie do jakiegoś pogromu jednej z drużyn będącej również na dole stawki, ale to mało prawdopodobne i. Raczej w tej chwili oglądamy na boisku lidera Ewiner drugiej ligi z ostatnią drużyną w tabeli. Oczywiście pamiętajmy, że to jest sytuacja. Po rozegraniu trzech meczów w ruchu, a jeszcze wiele spotkań przed nami, mówiłem o tych dzisiejszych, ale nie zapominajmy, że jeszcze jutro dojdzie do dwóch pojedynków kończących drugoligowe zmagania. Rezerwy Śląska-Wrocław w samo południe będą podejmować. Motor Lublin, a o 15.00 kolejka zakończy się spotkaniem Raduni-Stężyca z pogonią Grodzisk-Mazowiecki, a więc pojedynkiem dwóch Beniaminków. 66. minuta, kolejna zmiana w zespole niebieskich. Trzecia już boisko opuszcza Konrad Kasolik, a więc mamy Tomasz. Maszadyra na murawie to debiut tego piłkarza sprowadzonego tego lata, a więc no, przy tym wysokim, bezpiecznym zdaje się prowadzeniu. Chce trener Skrobacz dać szansę debiutu swojemu stoperowi, sprawdzić go w boju. Mówiłem o Konradzie Kasoliku, że to był gracz, który miał pewne problemy w wyprowadzaniu piłki, niezbyt precyzyjne podania, ale absolutnie nie można mu nic zarzucić, jeśli chodzi o grę destrukcyjną, o wyprzedzanie rywali, wygrywanie pojedynków główkowych. Kto wie, może i on narzekał na drobne problemy zdrowotne, był lekko poobijany po meczu w Lublinie, bo o tym mówił otwarcie trener Skrobacz i po prostu tych swoich najbardziej obolałych graczy. Wymienia w sytuacji, w której już wie trener, że nic złego przynajmniej nie powinno stać się tutaj zawodnikom, jako całemu, całemu zespołowi, bo wiemy o tym, że. To jest oczywiście najważniejsze. Z małych rzeczy, z dyspozycji zdrowia pojedynczych piłkarzy oczywiście budowana jest dyspozycja całego zespołu, ale dobrym nadrzędnym zawsze jest właśnie drużyna. teraz No i Gebauer bardzo fajna, odważna próba przyspieszenia gry tam do Kwaśniewskiego. naprawdę wahadło próbował dorzucić piłkę. Szkoda, że trochę za wysoko ta piłka przeleciała, tro, albo jakby, że troszeczkę więcej centymetrów nie ma przy swoim wzroście Piotr Kwaśniewski, bo byłby to bardzo fajny przerzut. No ale to już historia. Bełchatów wykonał piłkę, z, wyrzucił piłkę z autu, próbował przedrzeć się rezerwowy grający z 17 ryczka, zatrzymany nieprzepisowo przez Tomka Neugebauera i rzut wolny dla Bełchatowien. No ale na ich połowie, a więc żadnego zagrożenia być dla niebieskich nie powinno. Już rozegrany ten stały fragment gry. Obrońcy bełchatowscy grają do przodu. Dobosz przy piłce. Lewa strona zamknięta, będzie więc przegranie przez klabnika. Może do prawej spróbują Brunatni. Na razie klabnik nie kwapi się do zagrania piłki. Chorzewianie także specjalnie nie presują. Teraz Szczepan próbował utrudnić robotę klabnikowi. Ten zagrał do Dobosza. Dobosz zmienia kierunek na prawą stronę. Tam ładnie podłączył się do tej akcji Mateusz Gancarczyk. Próbują bełchatowianie dłużej teraz utrzymać się przy piłce. Powiemieniać Trochę podań, ale ruchowi to specjalnie nie przeszkadza. Chorzewianie są na swojej połowie dobrze zorganizowani. Takie dwie linie, bo wróciły wahadła, a więc mamy pięcioosobową linię defensywną, trójkę środkowych pomocników, którzy zamykają te korytarze. Nie ma wolnych przestrzeni, a więc w dribbling próbuje wejść z Sołtysiński. Jest dośrodkowanie w pole karne, i tam trzymany flaszka. Jeszcze do końca był Kowalski przy oznaczonym numerem 23 Michał Graczyku. Takie mam wrażenie, nie przepraszam, to był mizera numer 29, a tymczasem kolejna zmiana w bohatowskim zespole i debiutuje Jewchen Radionow, były pukaż między innymi łódzkiego klubu sportowego, bardzo ważna postać w meczach drugiej czy trzeciej ligi, strzelał niczym karabin maszynowy, ale to było oczywiście dobre kilka lat temu, niemniej jednak trzeba uważać na tego zawodnika on potrafi się znaleźć w polu karnym w 69 minucie popularny Żenia wchodzi do gry, zmienia Dawida flaszkę, a tymczasem dośrodkowanie w pole karne ruchu, przeciągnięte po tym po tej centrze zrzutu rożnego po interwencji Kowalskiego. No i łapiemy oddech, łapiemy cenne sekundy. No i za moment wznowienie gry przez Jakuba Bieleckiego. piłka na piątym metrze. Ustawiona. Ja raz jeszcze przypomnę, zapraszając Państwa serdecznie za tydzień na cichą 6, a więc w najbliższą następną sobotę o godzinie 18. Tym razem, bardziej bliższej wieczorowej porze. W takim, takim terminie zostanie rozegrane spotkanie domowe piątej kolejki z Garbarnią Kraków. Spotkanie nie będzie transmitowane, a więc tym bardziej zachęcamy do tego, aby wybrać się na stadion, kupić bilety. Są w sprzedaży także wciąż karnety na mecze Ruchu Chorzów. One wciąż, mimo tego, że już. Za moment dwa mecze będą za nami, wciąż opłacają się bardziej niż zakup pojedynczych wejściówek, no i oczywiście wspierają klub. To nie pomyłka, że to będzie mecz piątej kolejki za tydzień przy cichej, bowiem na, na najbliższą środę zostało zaplanowane. Spotkanie kolejki numer 4 to jedyna kolejka rozgrywana w środku tygodnia, ale może powiem o tym za moment, bo w kolejnej akcji ofensywnej są goście, blokowane przez Kowalskiego dośrodkowanie i piłka wybita na połowę rywali. Powalczy jeszcze o nią Szczepan z Klabnikiem, przewrócił się Słowacki obrońca, ale puścił grę sędzia z Klużborka, więc Szczepan z lewej strony rozpędza się, jest już w polu karnym. Dwóch rywali przedarł się, Szczepan próbuje gdzieś dojść do pozycji strzeleckiej, przewrócił się ostatecznie w polu karnym, ale mam wrażenie, na piłce absolutnie tutaj nie było faulu ze strony Szczepan. Mona Sołtysińskiego i nie udał się ostatecznie ten rajd naszego napastnika. Szkoda, bo dużo metrów z piłką i dużo walki kosztowało to Szczepana, aby dojść do pozycji strzeleckiej. Ostatecznie się nie udało, ale wszystko było czysto. Mam wrażenie, że gdzieś na piłce po prostu stracił równowagę Szczepan. A wracając do terminarza ligowego, w najbliższą środę wyjazdowe spotkanie z rezerwami Lecha Poznań. Wydawało się, że Lech dwa znów będzie raczej bronił się przed spadkiem. Tymczasem całkiem niezły początek sezonu i wygląda na to, że trudno. Zadanie będzie czekać drużyny Jarosława Skorobacza we wronkach, bo tam na dawnym stadionie amiki Akademia Lecha Poznań rozgrywa swoje spotkania. Ten mecz w najbliższą środę o godzinie 16.00 również nie będzie on transmitowany na antenie żadnych ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych, w związku z tym tym bardziej zapraszamy na naszą relację radiową. Tym razem będziecie mieli okazję usłyszeć głos Tomasza Ferensa, a więc głos ostatnio niesłyszany. Ci, którzy trochę za głosem, komentarzem Tomka się stęsknili, to. Zapraszam w jego imieniu na najbliższą środę, 15.50 będziemy zaczynać nasze nadawanie zwronek i komentarz Tomka. Ale wracamy teraz do Chorzowa, bo trwa mecz trzeciej kolejki. Na razie wynik bardzo sympatyczny, 3 do 0 dla ruchu Ten weekend zapowiada się bardzo przyjemnie, ale pamiętajmy, że mecz trwa. 72. minuta, podprowadził piłkę Jakub Siwek, teraz dobre kilkanaście metrów. Zagrał do Szczepana, ten wejdzie chyba w dribbling. Teraz znalazł Siwka, ten Siwek rzuca się w ślizgiem. No trochę zmylił tutaj bramkarza Bełchatowa, Kevina Komara siwek. Wydawało się, że to podanie jest za mocne, że nie dojdzie do niej siwek. A tymczasem jeszcze gdzieś się napastnik, czy ofensywny pomocnik niebieski, rzucił takim ślizgiem do tej piłki. Trafił ostatecznie nogami wychodzącego z bramki Komara. Przeprosił, ale te przeprosiny na niewiele się zdadzą, bo rzut wolny został odgwizdany. Uznały sędzia, że faulował napastnik, czy jak mówię, ofensywny pomocnik, bo to różnie jest ustawiany jako siwek. I różnie klasyfikowany, że faulował bramkarza walcząc o piłkę. Przeprosiny, oczywiście, były, jak mówię, tutaj nie ma żadnej złośliwości, to była typowa walka o piłkę. No i fajne depnięcie, fajne odejście pokazał Siwek. Szkoda, że nie udało się tego skończyć golem, bo taki, takie trafienie na 4 do 0 myślę, że całkowicie. Spowodowałoby podcięcie skrzydeł gości. A tak gdzieś tam malutka nadzieja jeszcze się tli. Teraz długie podanie za linię obrony. Nie był na spalonym Szczepan. Ma siwka, wchodzi w dribbling Szczepan. Z prawej strony pokazuje się Kwaśniewski. Szczepan do końca sam. Teraz do Kwaśniewskiego uniknął spalonego wahadłowy, ale na wrzutka przeciągnięta. No myślę, że już w tym momencie mógł jednak decydować się na strzał. Szczepan wcześniej można było zagrywać, chociażby do siwka. To była przewaga trzech na dwóch, no może trzech na trzech atakującego ruchu. No i troszkę można mieć pretensję, że zły wybór tutaj podjął napastnik niebieskich, Daniel Szczepan. Wcześniej można było zagrać piłkę albo do Jakuba Siwka, albo do Piotra Kwaśniewskiego, a jeżeli już przeciągnął tę akcję, przytrzymał piłkę, znalazł sobie pozycję strzelecką, to trzeba było próbować uderzyć po długim rogu. Może doczekałby się swojego premierowego trafienia. Daniel Szczepan, koledzy pewnie by wybaczyli trochę egoizmu, wszak napastnik w polu karnym podaje rzadko. No i ostatecznie zdedytował się na podanie Szczepan do Kwaśniewskiego, a ten od razu, dośrodkowując, zrobił to Zbyt mocno. 74 minuta. Coraz bliżej będziemy mieli teraz do końca tego spotkania. Na razie druga połowa, nieco mniej emocjonująca niż pierwsza, mniej okazji bramkowych ze strony ruchu, a co za tym idzie, także ta skuteczność niższa, ale oczywiście wynik ogólny nas cieszy. Foszmańczyk, jest na kole środkowym, nie kwapił się do tego, żeby. Rzucić się tutaj z jakimś szaleńczym indywidualnym atakiem, poczekał na nadbiegnięcie kolegów, teraz pokazuje się wypychany trochę Siwek, ale ruch przy piwce się utrzymał. Kulejewski, Mokrzycki, jesteśmy na 40 metrze, teraz Mokrzycki w okolice środka boiska, tam Kulejewski się pokazał. Neugebauer no do prawej strony, Kwaśniewski wymienia podania, a teraz ruch na połowie GKS-u, który mam wrażenie takiej lekkiej zadyszki dostał po próbie ostrego biegania od początku drugiej połowy, takiego wyjścia zdecydowanie wyżej na niebieskich. Było to widać, że no, przy wyniku 0-3 jednak nie za bardzo jest zadowolony trener Rachwał z postawy swoich zawodników, więc ci ostrzy popracowali, grali trochę wyżej, nacisnęli na zespół ruchu, no i teraz płacą za to cenę w postaci zmęczenia, a ruch chorzów już od dobrych kilkudziesięciu sekund wymienia podania na całym Całej długości, szerokości boiska Kończy się to dośrodkowaniem Piotra Chwaśniewskiego Próbował to zamknąć Daniel Szczepan Kolejna fajna akcja Ale tym razem wszystko to przeczytał dobrze Kevin Komar skrócił kąt Jeszcze mało brakowała Ta wyciągnięta noga przez Szczepana Doszłaby do celu, a więc do piłki I wtedy no, zostałby Po prostu na środku pola bramkowego Kevin Komar wyprzedzony Oszukany do pustej bramki Posłałby futbolówkę na pas No blisko, blisko jest Szczepan Tego swojego pierwszego gole. W barwach niebieskich, ale wciąż na niego czeka. A tymczasem widzieliśmy faul ze strony Tomasza Neugebauera i będzie rzut wolny dla GKS-u. Był Hatów na połowie niebieskich, ale bardzo daleko do bramki, bliżej tu środka pola, więc będziemy mieli za moment pewnie krótkie rozegranie. Ale zanim to, to jeszcze jedna przerwa na napoje. Mówiłem o tej i jest bardzo upalnie przy cichej sześcia, więc trzeba raz jeszcze zezwolić piłkarzom na krótką pauzę, na zejście do swoich boksów, do ławek rezerwowych, do osiągnięcia no jeżeli się do rozmowy z ze, ze szkoleniowcami do trenera Skrobacza podbiegła drużyna w niebieskich strojach do trenera Rachwała, oczywiście gościa, więc będą tam jakieś takie uwagi na gorąco. Jest tam także Wojciech Grzyb, Jan Woś, a więc cały sztab szkoleniowy niebieskich w dyskusji ze swoimi podopiecznymi. Także Filip Szapla masażysta klubowy pyta swoich podopiecznych o to, czy ktoś nie potrzebuje jakiejś interwencji, czy wszyscy się dobrze czują, czy... Ze zdrowiem OK. Wygląda na to, że tak. Mówiłem o tych kłopotach delikatnych, zdrowotnych. Piłkarzy 14 krotnego mistrza Polski. Już trzy zmiany dokonane zeszli. Z Murawy Tomasz Wójtowicz, Łukasz Janoszka, Przemysław Szkatuła, a także Konrad Kasolika. Więc te cztery zmiany zostały wykonane. Zadebiutował nam dzisiaj Tomasz Dyr. Pewnie wielu kibiców chciałoby zobaczyć także Filipa Żagla na boisku, bo to ten gracz, który robił furorę w ligowej Polonii Bytom. Na razie Filip musi się uzbroić w cierpliwość, musi czekać na swoją szansę. No, zadebiutował w Lublinie, wszedł na ostatnie minuty tego spotkania. Nie miał okazji bramkowych, teraz na kwadrans przed końcem, niecały zresztą. Być może dostanie wkrótce od trenera jeszcze jedną szansę na na razie jednak te cztery zmiany. Jedna, piąta wciąż wisi w powietrzu, można zażartować. Kacper Będzieszak, Piotr Wyroba oraz wspominany Filip Żagiel. Oni czekają na swoją szansę do wyjścia na plac gry, no bo nie przypuszczamy, że będzie sięgał po rezerwowego bramkarza macia z Tyrczule trener. Skrobacz. A jednak nie na krótko rozegrali ten rzut wolny piłkarze GKS-u. Długie podanie w pole karne, spokojnie wyłapane przez Bieleckiego. Gramy więc dalej. 78 minuta, płyny uzupełnione. Ja raz jeszcze przypomnę, że dziś przy Cichej debiutują bandy led które będą się pojawiały za każdym razem, gdy z kamerami telewizyjnymi przyjedzie TVP, a więc kierujemy te słowa, czy ja kieruję te słowa do wszystkich przedstawicieli biznesu, którzy chcieliby reklamować swoje usługi, produkty na tych bandach po naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach. Można pisać na adres mailowy biznesmałparuchorzów.com.pl i kontaktować się z odpowiednimi osobami. W ten sposób można się pokazać. A teraz na tych bandach fanklub Blue England, fanklub Deutschland, fanklub Ireland, a więc ta emigracja najbardziej zorganizowana. I raz jeszcze wielkie pozdrowienia i wielkie gratulacje, wielkie podziękowania dla tych fanów, którzy każdego dnia w zasadzie wspierają ruchorzów i swoją Swoim dobrym słowem, ale także przede wszystkim finansowo, ale oczywiście nie zapominamy o wszystkich kibicach ruchu chorzów ze wszystkich zakątków świata, Europy, no i oczywiście także Polski, bo ruch jest wielką kibicowską siłą, co udowodnił przed kilkoma dniami, kiedy w minioną niedzielę pojawił się... W Lublinie w około 1000 osób i fenomenalnym dopingiem wspierał swoją drużynę. 79 minuta, wciąż 3 do 0 dla ruchu Chorzów. Ta druga połowa już nieco bardziej senna, już zmęczenie daje o sobie znać, ale teraz był Bełchatowianie, myślę, poszukają bramki przynajmniej honorowej w ataku Bielka. Radionów czekał na wrzutkę w polu karnym, no ale się jej nie doczekał. Ostatecznie Chorzowianie sobie w defensywie poradzili. No i do tego stopnia, że będą to oni wykonywać rzut za auto. A tymczasem zmiana numer 4 w zespole gości. Miarka gotowy do pojawienia się na, na placu Gry. To piłkarz oznaczony z numerem 50, a więc Jakub Miarka. Za chwilę się przekonamy, kto boisko opuszcza. Michał Graczyk robi to z drugiej strony boiska, tak żeby zyskać na czasie. 80 minuta taką zapisujemy przy nazwisku Graczyka I. I właśnie tego wspomnianego miarki, bo to tak wygląda ta ruszada trenera Patryka. Rachwała na 10 minut przed końcem. Regulaminowego czasu gry. Marcin Gowalski. Do przodu na uwolnienie piłka, opuściła w powietrzu plac gry, a więc raz jeszcze oddał to tylko, że tym razem GKS Bełchatów i próba takiego strzału, o, których, o którym niegdyś mówiło się, że to taki strzał na wiwat. No, nie ma czego tu świętować, oczywiście zespół gości, ale uderzył, próbował z powietrza trafić, zaskoczyć Jakuba Bieleckiego bielka ale uderzył ten zawodnik bardzo, bardzo niecelnie, no ale Bohatów próbuje, teraz przy piłce Sołtysiński zostawił futbolówkę wprowadzonemu przed momentem Miarce, ten z lewej strony ma Szymorka lewobrońca ruchu, podłączy się do ataku skakał do główki grający z jedenastką Sołtysiński no i gdyby trafił w piłkę no i posłał ją w światło bramki, miałby duże problemy jako Bielecki, A więc kolejna drzemka w defensywie niebieskich troszkę za dużo pozwalają Chorzowianie w tych minutach zawodnikom z Bełchatowa, oczywiście wynik swoje robi i usypia, wiemy o tym, to nie jest proste zachować się przez 90 minut koncentrację, ale no jest to jakieś ostrzeżenie do bramki strzeżonej przez Bielickiego, który nie musiał na szczęście interweniować, bo minął się z piłką ostatecznie wspomniany Szymon Sołtysiński. Ale był Bełchatów nie odpuszcza. Jest teraz aut na wysokości mniej więcej 20 metra. Robi kolejną zmianę trener gospodarzy Jarosław Skrobacz. To już piąta ostatnia. Jeśli dobrze dostrzegłem, to Piotr Wyroba gotowy do wejścia, więc jeszcze Filip Żagiel będzie musiał poczekać, a także jego zwolennicy. Wyrzut z autu niezbyt dobry. Piłka zawieszona. Radionow tam głową zgrabią. Jeszcze bardziej w środek pola karnego, ale tam ustawiony dobrze Piotr Kwaśniewski. Także główką cofa piłkę w kierunku Jakuba Biele a ten spokojnie teraz złapie futbolówkę i za moment będzie wznawiał grę. Znalazł Neigebauera. Neigebauer trochę nonszelansko, za krótko, ale poradził sobie Kulejewski. Foszmańczyk, on traci piłkę w środku boiska. Też zmęczony mam wrażenie kapitan ruchu, a tymczasem Radionow. Jeszcze GKS nie ustaje, jeszcze próbuje, ale teraz piłkę stracił zawodnik z napadu GKS-u. Foszmańczyk, Neigebauer, znowu Foszmańczyk, z prawej strony właśniewski Wybrał jednak inne rozwiązanie, czyli Siwka, kapitan Niebieskich siwek piłki nie traci. Uderzenie siwka, gol! Piękna bramka w samo okienko. 82 minuta i mamy trafienie numer 4 dla Chorzowskiego ruchu, który już zabija nam, mówiąc kolokwialnie, to spotkanie. Bardzo ładne uderzenie. 82 minuta. Jakub Siwek nie miał tutaj absolutnie żadnych kompleksów, żadnej obaw, żeby przymierzyć się. Zszedł na prawą nogę, podkręcił piłkę w górny ruch bramki. No nie wiem, czy to jest pajęczyne, zdjął z, z poprzeczki lub słupka bramki strzeżonej przez Kevina Komara, czy też może to tylko takie złudzenie w pierwszej chwili, ale na pewno w górny ruch bramki posłana piłka ładnie poradził sobie Siwek odszedł od rywali w polu karnym, uwolnił się spod pressingu i w ten sposób znalazł sobie miejsce do oddania strzału, Miarka próbował go tam zatrzymywać, ale mu się nie udało i poza zasięgiem Komara przymierzył Siwek a więc mamy czwartą bramkę dla ruchu Chorzów i to już wygląda zdecydowanie lepiej, mówię tu oczywiście o drugiej połowie, po, po, połowie bo gdyby niebiescy zeszli z boimy, już finalnie z wynikiem 3-0, to ktoś mógłby się na upartego przyczepić, powiedzieć, że ta druga połowa taka przez Pana już im się nie chciało. A tymczasem udowadnia Jakub Siwek, że nic bardziej mylnego. Mamy w końcu tę czwartą zmianę. Piotr Wyroba, tak jak mi się wydawało, w 83 minucie zastępuje zmęczonego Tomasza Foszmańczyka. A więc witamy Piotrka w składzie, witamy Piotrka na boisku. A Jakubowi Siwkowi raz jeszcze gratulujemy pięknej bramki, bo to jest naprawdę trafienie palce, lizać. No i ten młody zawodnik, który zaczął sezon w podstawowym składzie, później miejsce stracił, no ale teraz pokazał, że mocno pracuje nad jego odzyskaniem. A tymczasem podanie w pole karne sam na sam z Bieleckim znalazł się jeden z piłkarzy GKS-u hadów, ale nawet gdyby wygrał to starcie, Coś mu się nie udało, to bramka nie byłaby uznana, bowiem był na pozycji spalonej ten piłkarz, a to chyba mizera, jeśli dobrze widzę, wprowadzony za Warneciego na prawym skrzydle. On tam szarżował, ale dobrze jego zamiary odczytał w porę Bielecki, wyszedł, skrócił kąt, natomiast za chwilę ta akcja i tak została skasowana decyzją Sędziego pana Szymona Łężnego, a w zasadzie dzięki wskazaniu jego pomocnika, którym tam biegając z tamtej strony boiska jest na linii Maciej Kosarzecki. A więc kilka minut, około sześciu do końca spotkania. Bardzo imponujące, bardzo ładnie wyglądające prowadzenie niebieskich 4 do 0. Premierowy gol. Jakuba Siwka w tych drugoligowych rozgrywkach no i e, ruch jeszcze bardziej poprawia swój bilans, choć jak mówiłem, ta druga połowa no nie była jakoś specjalnie e, imponująca e, GKS już e, grał troszeczkę bardziej ambitnie a ruch tak troszkę na pół gwizdka. no ale jednak e, zrobił swoje zespół niebieskich, e, zdobył ładną bramkę konkretnie zrobił to Jakub Siwek i no, wynik już wygląda dużo lepiej Kowalski, Oczysz oczywiście na 3 do 0 też nie wybrzydzamy Kowalski wycofał do Kulejewskiego, pojawił się Piotr Wyroba, to jego pierwszy kontakt z piłką, jest Kulejewski, raz jeszcze piłka wycofana do Kulejewskiego, ten po lewej stronie ma Tomasza Dyra, który debiutuje dzisiaj w barwach. Ruchu Chorzów, Dyr podszedł mu do rozegrania siwek. Piłka wymieniona z nogiemerem. Niezbyt dobre to podanie siwka do nogie Utrudniło to koledze. Ale piłka ruchorów odzyskuje. Mokrzycki, znowu na 30 metrze. Znowu próba uderzenia. Już po raz trzeci w tym meczu Mokrzycki próbuje swojego firmowego zagrania, czyli strzału z dystansu, ale za każdym razem gdzieś ta piłka nie chce się mokrego odpowiednio posłuchać. Jeden z tych strzałów był celny, schozłowała piłka przed komarem, ale poradził sobie wówczas, natomiast dwie poprzednie. Zostałe próby były, były niecelne. Ale jeśli statystyki, które dostaję, mówią prawdę, to ruchorzu w, w tym meczu oddał 12 celnych strzałów, 20 ogólnie, z czego 12 w światło bramki, a więc ponad co drugi trafiał między słupki, no i cztery z nich pokonały Kevina Komara, tylko raz celnie na bramkę. Drużyny niebieskich uderzyli goście, no ale trzeba podkreślić, że miało to miejsce i jeszcze przystanie 0 do 0 i wtedy naprawdę było groźnie. Ale dobrą interwencją po uderzeniu jednego z pomocników GKS-u lub napastnika Dawida Flaszki popisał się wtedy Jakub Bielecki, więc, no niby 4 do 0, niby bezrobotny, mokry, bo tylko, przepraszam, nie mokry, tylko bielu oczywiście, bo tylko jeden celny strzał musiał obronić. Ale to naprawdę było w bardzo trudnym momencie, więc też będzie miał swój duży wkład w tę wygraną, no bo chyba już tak można powiedzieć o tym spotkaniu że nie zgarną trzy punkty Jakub Bielecki. Jest dośrodkowanie z rzutu rożnego prosto na głowę Marcina Kowalskiego, a więc oddalamy zagrożenie daleko poza własne pole karne. Wciąż przy piłce Bełchatowianie, ale nieudane zagranie Mateusza Gancarczyka. Piłka ląduje na aucie, a więc od bocznej linii za chwilę Tomasz Dyr lub Marcin Kowalski. Zobaczymy, czy stoper zostawi piłkę wahadłowemu, czy też sam będzie wykonywał ten rzut z autu. Chyba jednak sam jeszcze sobie ją odbił. Niczym w koszykówce Tomasz Dyr, który wreszcie może sobie w CV wpisać występ w barwach 14-krotnego mistrza Polski. Długa piłka. Powalczy o nią? Nie, nie, tak nie powalczy Jakub Siwek, bo wcześniej została ona przez Gancarczyka. Ale raz jeszcze wyjdzie chyba na aut. Nie, jednak się utrzymała piłka jeszcze boiska. Teraz dopiero wybijają ją Martin Klabnik. Poza plac gry za te bandy ledowe i będziemy mieli kolejny rzut z autu dla niebieskich. Tym razem jednak Marcin Kowalski, który po zejściu Tomasza Foszmańczyka przejął kapitańską opaskę, jego doświadczenie, rutyna boiskowa predystynuje do tego popularnego kowala, żeby być tym czołowym liderem drużyny. A tymczasem Kwaśniewski, mniej trochę widoczny w tych ostatnich minutach, będzie miał teraz swoją okazję. Ładny zwód, Sołtysiński spóźniony, fauluje Piotra Kwaśniewskiego. Będzie kolejny stały fragment gry, tym razem rzut wolny, blisko linii bocznej boiska. Szkoda, że nie ma Łukasza Janoszki, bo jego doświadkowania lewą nogą z tej pozycji byłyby być może bardzo groźny dla defensywy Zagłębia. Nie wiem skąd to Zagłębie mi się tutaj wzięło. Oczywiście mówi o GKS-ie Bełhatów, ale jednak krótko zaczęli niebiescy. Dyr, Kowalski jest wyroba, do niego podanie. Próbują jeszcze jakiś taki mini pressing stosować zawodnicy GKS-u takie trochę na alibi, żeby trener nie miał pretensji, że przestaliśmy już tę końcówkę. Ale no, umówmy się szczerze, myślę, że zawodnicy z Bełchatowa. Mają, mają w głowach już tylko pójście do szatni, pod prysznic, i z kwaśnymi minami będą wracali do Bełchatowa, bo nie, dość, że są ostatni w tabeli. No to jeszcze no w zasadzie te prysznic to już na boisku dostali. To bardzo zimny ze strony niebieskich, bo aż 0 do 4. A teraz nieładne zachowanie zawodnika z numerem 29, czyli Jakuba Mizery, brzydkie wejście w nogę piłkarza niebieskich i żółta kartka, druga w tym spotkaniu. Ukarany nią właśnie rezerwowy Mizera. Nie ma sensu taka interwencja, bo tylko można zrobić swojemu przeciwnikowi krzywdę. Nie ma to kompletnie żadnego uzasadnienia, ponieważ do końca spotkania około półtorej minuty i wynik mówi sam za siebie: 4 do 0 dla niebieskich. I tutaj nie ma tak naprawdę już możliwości, żeby jakaś krzywda się niebieskim stała. Choć fajnie byłoby utrzymać czyste konto do końca, tak żeby Jakub Bielecki mógł sobie pierwsze 0 z tyłu w swojej bramkarskiej przygodzie z futbolem zapisać i bardzo możliwe, że tak będzie, bo w posiadaniu piłki wciąż niebiescy, chociaż w złą godzinę te słowa wypowiedziałem, podanie Kwaśniewskiego do Siwka wzdłuż linii bocznej nieco nieprecyzyjne i futbolówka opuściła boisko gramy, więc dalej. 90 minuta właśnie rozpoczęła się przy Cichej 6. Oglądamy dobre spotkanie, choć druga połowa w nieco już słabszym tempie toczona. Pamiętajmy rzeczywiście o tym, że oglądamy to spotkanie w bardzo upalnych, w bardzo, przy bardzo upale temperaturze i to też ma swoje odzwierciedlenie. Pamiętajmy też, że już w środę już za cztery dni kolejne ligowe spotkanie ruchorzów rozegra we Wronkach z rezerwami Lecha Poznań. Ten mecz o godzinie 16.00. Od 15.00 50 relacja na naszym kanale Ruch TV. Pamiętajmy o tym, że to jedyna możliwa opcja, aby śledzić to spotkanie w sposób bardzo ogólny, bezpłatny. Oczywiście swoją transmisję zapewne będzie chciał przeprowadzić tytularny sponsor rozgrywek, firma Winner za pomocą platformy Sportsize, ale to jest wersja płatna. Natomiast jeśli nie chcecie płacić za możliwość śledzenia tego, co dzieje się na boisku, to zapraszamy serdecznie w środę od 15.50 na nasz kanał telewizji Ruch TV na YouTube tam ta bezpłatna transmisja ze spotkania jeszcze jeden winny jestem komunikat 5502 widzów taka dokładnie frekwencja została zmierzona przez działaczy niebieskich a więc można by zaokrąglić na liczbę do 5,5 tysiąca a więc o kilkaset osób skoczyła w porównaniu do pierwszego meczu i bardzo nas to cieszy. Mamy nadzieję, że za tydzień przy okazji spotkania z Garbarnią Kraków będzie Was jeszcze więcej. A tymczasem do notesu sędziego trafia nazwisko rezerwowego piłkarza niebieskich Piotra Wyroby. Trochę niepotrzebny ten fałsz. Niepotrzebna. Mówiło się o tym tak nieładnie, że głupia kartka, no bo przy prowadzeniu 4 do 0 należałoby się tego wystrzegać. No ale tak nieraz w sporcie bywa. Nieraz ta ambicja weźmie, weźmie górę i w pierwszej doliczonej z trzech minut do tego spotkania Piotr Wyroba ogląda żółtą kartkę. Jeszcze był hatów szuka okazji do tego, żeby przynajmniej honorowe trafienie zaliczyć, ale nie, nie mają szans. Tutaj na przed, nie przyda na przedarcie się prawą stroną. Jeszcze musiał się posiłkować Mateusz Goncarczyk, wybicie piłki poza e, boisko. Dwie minuty do końca tego doliczonego czasu gry. Ruchorzów także czeka już na końcowy gwizdek. Nie będzie tu już chyba e, zbytnio e, angażował się w jakieś szaleńcze ataki. Nie ma to sensu. Wysokie prowadzenie, e, imponujące zwycięstwo. E, Odrobiona zadanie, nawet nie na czwórkę, choć wynik tak wskazuje, a na szóstkę. Pustkę, trudno się o coś przyczepić do ruchu. No, może troszeczkę tylko o ten błąd przy wstanie 0 do 0, kiedy to Jakub Bielecki musiał ratować przed utratą gola swój zespół. No ale po to tam w sumie jest. A teraz piękny obrazek, trybuny uniosły w górę swoje szale, odśpiewany klim, hymn klubowy. A więc duża radość i duma też kibiców z gry swojej drużyny, bo wiemy, że ruch Chorzów to Benjamin, po tym w cudzysłowie awansie, bo przy Cichej 6 nie lubią używać słowa awans w kontekście drugiej ligi, tylko po, mówią, że to przystanek dopiero na drodze do pełnego jej odbudowy marki klubu. A więc powiedzmy, że po tym Dnięciu na przystanku pod tytułem Druga Liga. No nie wiadomo do końca było czego się spodziewać, no ale na razie ta druga kolejka układa się znakomicie. Przepraszam, trzecia zakłada, układa się znakomicie dla niebieskich, jest praktycznie już pewne drugie zwycięstwo. Bez porażki niebiescy z 7 punktami na 9 możliwych. To buduje optymizm na kolejne spotkania. Ale zanim kolejne, to jeszcze to chwilkę potrwa. Faulowany teraz był Tomasz Neugebauer. Będziemy mieli rzut wolny. Nie, to Michał Mokrzycki łapany przez ryżkę w pół i przewrócony, a więc będzie jeszcze jeden stały fragment gry dla ruchu Chorzów. Taka ostatnia już w zasadzie w tym meczu okazja do tego, żeby jeszcze pokusić się być może o piąte trafienie. Myślę, że za chwilę sędzia to spotkanie będzie kończyć. Nie, nawet nie zdecydował się Mokrzycki na dośrodkowanie, wycofał piłkę do tyłu do Kulejewskiego i ruch jeszcze na połowie GKS-u Byłchatów w bardzo wolnym tempie buduje kolejny tak W zasadzie podają sobie piłkę pomiędzy sobą kolejni zawodnicy i czekają na gwizdę, który w tym momencie następuje. Pan Szymon Łężny z Kluczborka zaprasza obie drużyny już do szatni. Po raz ostatni gwizdze w tym spotkaniu i w bardzo dobrych humorach kibice 5,5 tysiąca widzów opuszczać będzie stadion, bo ich drużyna zagrała bardzo dobre spotkanie. Spotkanie, Zwłaszcza pierwsza połowa stała naprawdę na bardzo wysokim poziomie ze strony drużyny Jarosława Skrobacza. Zaczęło się to wszystko w 23 minucie, a w zasadzie w 22, wtedy kiedy faulowany w polu karnym był Daniel Szczepan. Arbiter tego spotkania wskazał na 11 metr i do rzutu karnego podszedł Michał Mokrzycki. Nie myląc się, strzelając w środek bramki, w ten sposób otwierając wynik tego spotkania. Kwadrans później na 2 do 0 strzelił Tomasz Fosz tutaj znów w głównej roli wystąpił, a przynajmniej no prawie głównej. Na pewno w, był w tym wyróżniającym się zawodnikiem tej akcji Michał Mokrzycki, który do końca powalczył o piłkę w szesnastce. Przejął ją, zagrał do Tomasza Foszmańczyka. Foszmańczyk sobie piłkę fajnie ustawił, fajnie sobie ją przygotował do strzału. Uderzył mocno, precyzyjnie podkręconą piłkę w długi ruch bramki, w, boczny, w boczną siatkę, na szczęście od wewnętrznej strony, i w ten sposób ruch Chorzów prowadził z zespołem GKS-u Bełchatów już 2 do 0. 4 minuty później było jeszcze lepiej, było już 4, 3 do 0. Wreszcie znów pokazał nam się, jeżeli chodzi o liczby, o skuteczność Przemysław Szkatuła. Akcję w bardzo ładnym stylu zaczął na prawym wahadle Tomasz Wójtowicz. Mimo obecności dwóch obrońców nie dał sobie odebrać piłki, wpadł w pole karne, zagrał do Szczepana. Szczepan oddał strzał z trudnej pozycji. Piłka została odbita przez bramkarza Bełchatowskiego i trafiła jeszcze do nadbiegającego a ten z ostrego kąta posłał ją do siatki. W drugiej połowie tempo toczonej gry było już nieco lżejsze. Trener skrobacz dokonywał zmian kluczowych graczy opuszczali boisko Łukasz Janoszka, Tomasz Foszmańczyk, Tomasz Wójtowicz, czy właśnie Przemysław Szkatuła. Oszczędza już swoich zawodników na środowy mecz we wronkach szkoleniowiec niebieskich. Ale kropkę na D niebiescy jeszcze postawili. W 82 minucie Jakub Siwek ładnie uwolnił się z podkrycia w polu karnym i przymierzył silnie, precyzyjnie, technicznie w górny rok bramki strzeżonej przez Kowina Komara. I ten golkiper musiał po raz czwarty wyciągać piłkę z siatki. A więc ruch pokonał w meczu trzeciej kolejki e-winner drugiej ligi GKS Bełchatów. 4 do 0. Na pewien czas Został liderem tabeli. Zobaczymy, na którym skończy tę kolejkę, ale tu musimy poczekać na jej dokończenie. Na brakujące jeszcze pięć spotkań. Na razie to tyle. Przy cichej sześć. Dziękuję wam już bardzo serdecznie, zadowolony z wyniku i zapraszający na kolejne Radiowe Relacje Maciej Wojciechowski. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcę jeszcze na sam koniec Was do subskrybowania naszego kanału Ruch TV oraz do zostawienia dzwoneczka i do łapki w górę pod tym filmem, bo to buduje nam zasięgi, a więc bardzo Was prosimy o klikanie, o pamiętanie o tym, bo to jest dla nas ważna rzecz wbrew pozorom. No i to tyle. Raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego, udanego popołudnia, udanej soboty, udanej niedzieli i słyszymy się wszyscy w środę przy okazji meczu z Lechem 2 Poznań od 15.50 na antenie Ruch TV. No i za tydzień również Ruch TV od godziny 17.50, ale też zapraszamy serdecznie na stadion, na cichą mecz piątej kolejki z Garbarnią Kraków. To przed nami, a na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów.